Komisji Rozwoju Miasta, Rady Miasta Regionalno. Bardzo proszę o spokój. Witam Państwa, witam mieszkańców dzisiaj w licznej grupie. Witam zaproszonych gości, pana prezydenta Martę Pawlaka, pana Roberta Kniczorka i pana Bartłomieja Lewandowskiego, prokurenta firmy EWSEK. Okej, okay, to bardzo proszę, będę mówił głośniej, nie ma problemu. A możemy zaprosić Państwa, bo nie ale jeżeli ci Państwo wejdą, to znowu te osoby, które siedzą na krzesełkach, nie będą już w ogóle nic słyszały. Nie ma możliwości. No nie ja o tym decyduję. Państwo, co te krzesełka jeszcze mamy dla radnych, tak, którzy jeszcze są nieobecni, bo to nie są wszyscy radni, oni mogą w każdej chwili przyjść. Tych nie możemy, ale jeżeli Państwo chcecie się przybliżyć do nas tutaj, to bardzo proszę. Tylko proszę z krzesełkami, możemy się przybliżyć. W tym momencie te osoby, które stoją dalej, będą mogły bardziej uczestniczyć. Nie ma największego problemu. Serdecznie, jeżeli usłyszeliście Państwo, tam zaproszonych gości, radnych i mieszkańców, pewnie związanych z punktem pierwszym dzisiejszego posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Rady Miasta Legionowo. Szanowni Państwo radni, otrzymaliście porządek posiedzenia, czy macie Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do porządku posiedzenia i punktu pierwszego. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 47 łamane na 689 łamane na 2022 rok Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Legionowo. Jest to projekt uchwały wniesiony przez radnych. Jak mówię, często trzech radnych, nie wiem, czy panowie sobie życzą, tak? Tak. Mirosława Grabowskiego, Bogdana Kiełbasińskiego i Dariusza Petryny. Któryś z panów będzie prosił o uzasadnienie? Bardzo proszę. Dariusz Petryka, bardzo proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Więc taką główną przyczyną, dlaczego złożyliśmy ten wniosek, jest taki, że nie odbyły się rzetelne konsultacje z mieszkańcami. 30 listopada na sesji prosiłem o to, żeby zdjąć to z porządku obrad podejmowanie tej uchwały, żeby przeprowadzić rzetelne konsultacje z mieszkańcami. No niestety one się nie odbyły. No jak widzimy, ten problem wrócił jak bumerang. Teraz mam wrażenie, że mieszkańcy już nawet nie chcą nic konsultować. Oni są jakby przekonani, że nie chcą tej inwestycji i po prostu no, chcą, żeby tę umowę rozwiązać. Tak? Budzi poważne wątpliwości i sama inwestycja,
ale także i sam inwestor. Także tyle tytułem wstępu. Myślę, że w czasie dyskusji powiemy więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uzasadnienie. Kolejną osobę, która się zgłasza. Bardzo proszę. Szanowny Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Ja jeszcze chciałem zaapelować i wskazać jedną przyczynę, dla której nie tylko możemy, ale nawet powinniśmy uchylić tą uchwałę. Mianowicie w procesie przedstawiania nam jako radnym, wszystkim radnym, nie tylko jednym radnym, albo tym, którzy mieli różne zdanie, to przedsięwzięcie zostało błędnie przedstawione. Zostaliśmy poinformowani jako radni tutaj na tej sali, zarówno przed przedstawiciela firmy, jak i przez pana zastępcę prezydenta Pawlaka, iż te śmieci będą, cytuję, przeładowywane bezpośrednio z małych samochodów na tyrze. Co później w trakcie konsultacji, które zorganizował pan prezes MSECO na spotkaniu 9 bodajże, tak? Sam powiedział, to są jego słowa, byli obecni przy tym ludzie, jest to nagrane. Powiedział, że utworzy 4 boksy przeładunku, w których te śmieci będą zbierane do czasu zbierania się odpowiedniej ilości i dopiero ładowane na ciężarówki. Więc samo to już jest w mojej opinii podstawą do uchylenia tej uchwały, ponieważ bazowaliśmy na błędnych jakby założeniach co do samej tej inwestycji. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę się zgłosić. Pan Skudę, przepraszam, Mirosław Grobowski, ale prosił. To może pan radny się wypowie. Tak? Wszystkie pytania? Ale może nie będą wszystkie pytania. Bardzo proszę, Mirosław Grobowski. Proszę o zadanie. Tak, pytanie, czy jest uzasadnienie? Ja uzasadnienie bardziej. A ja mówię, że nie byłoby tutaj pewnie państwa, gdyby pewnie tego problemu, gdybyście władze miasta chciały z państwem spotkać. Po pierwsze, na pierwszym spotkaniu 9 stycznia było 20 osób zorganizowane. To było spotkanie przez firmę MSECO i tak naprawdę wtedy tylko prezes tej firmy był na tym spotkaniu, był przedstawiciel Urzędu Miasta. Oczywiście było to spotkanie zorganizowane w sposób mało profesjonalny. Tak naprawdę po tym spotkaniu my wspólnie z radnym Petryką i z radnym Kubacińskim złożyliśmy takie pismo do pana prezydenta o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami i do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Od 9 stycznia do dzisiejszego dnia nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czy pan prezydent, nie odpowiedział pan prezydent na nasze pismo, tak powiem. Gdzieś się pojawiały informacje, czy to w prasie, czy gdzieś w wypowiedziach rzecznika tego urzędu, że takie spotkanie zostanie zorganizowane, ale jak państwo sami widzicie, jesteśmy dzisiaj 7 lutego i takiego spotkania nie ma do chwili obecnej, są tylko zapowiedzi. Następne spotkanie, które zorganizował radny Traczyk, bardzo liczne spotkanie, na które przybyło państwa bardzo dużo, też było pozbawione przedstawiciela Urzędu Miasta, a na dodatek również przedstawiciela firmy MSECO. I to jest, myślę, to klucz całej sytuacji. Bo gdyby władze miasta zależało na rzetelnym przedstawieniu mieszkańcom sytuacji, w jakiej się znajdują teraz i co tam tak naprawdę będzie, to pewnie po części można by było z państwem jakieś te emocje państwa ostudzić i spróbować państwu wyjaśnić, na czym ta procedura cała będzie polegała. Ale takie podejście władz miasta spowodowało, że teraz państwo nie macie już zaufania do władz miasta, bo tak naprawdę nie wierzycie tym władzom miasta i tym przedstawicielom radnym, którzy są z tego rejonu. Ja uważam, że to jest po pierwsze, radni nie postąpili teraz w stosunku do państwa, ale nie postąpiły teraz w stosunku do państwa władze miasta. Bo spółka to robi tylko biznes. I tutaj naprawdę nie macie czy państwo liczyć na to, że spółka będzie próbowała wam cośkolwiek zrobić dobrego, ale władze miasta, to państwo przecież na nich głosowaliście, to państwo wybraliście te władze miasta i muszę przyznać, że w tym rejonie 63% poparcia ma prezydent Smogorzewski. Proszę państwa, to tak pozostawiam państwu do dalszego rozpatrzenia. Nie byłoby. Następnie złożyliśmy wspólnie trójkę projekt uchwały anulującą tę uchwałę, bo tak jak powiedzieli koledzy, zapewnienia na sesji listopadowej były takie,
że i zapewnienia i strachy. Straszono nas jako radnych, że jeżeli nie wyrazimy zgodę na wydzierżawienie tego terenu na 10 lat, podnosiliśmy tę kwestię, dlaczego nie 3 lata. Pan prezes powiedział, że on musi zainwestować 1 000 000 zł i musi mieć jakby gwarancję tego, że mu się to opłaca. I pewnie ma rację. Władze miasta, w osobie pana prezydenta Pawlaka, mówili, że jeżeli nie wyrazimy na to zgody, to prawdopodobnie cena śmieci wzrośnie. Nas to przeraża, że władze miasta wiedzą, jaki będzie przetarg na kolejny okres odbioru śmieci. Teraz wygrała ta firma, ale to są zwykłe zasady konkurencji i nikt nie zapewnia, co będzie kiedyś. Na pytanie 9 stycznia panu prezesowi MSEKO, co się stanie w przypadku, gdy nie wygra firma, to pan prezes ma już rozwiązanie. On będzie podwykonawcą. Tak działają przedsiębiorstwa w sprawach śmieci i proszę państwa, ja przynajmniej jako radny mam taki dyskomfort, że zostaliście państwo w ten sposób potraktowani, że władze miasta nie zorganizowały do chwili obecnej spotkania z państwem, tylko musicie przychodzić na komisję, żeby tego wysłuchiwać, być może jutro na sesję, a powinno to się odbyć w bardziej cywilizowanych warunkach, tak jak było to na spotkaniu tym ostatnim, ale bez udziału władz, a to prezydent powinien być tym inicjatorem i tak apelowaliśmy w swoim piśmie, że państwa zburzenie po tym pierwszym spotkaniu, chociaż była tam nieliczna grupa, jest tak duże, że bez rozmowy i konkretnego wyjaśnienia przez pana prezydenta doprowadzimy do tego, że mieszkańcy powiedzą nie. Powiedzieliście państwo już nie i teraz następny ruch należy już tylko do władz miasta. Dziękuję bardzo. Kolejna osoba, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Wiele już mówili przedmówcy, ja myślę, że też i mieszkańcy wiele już wiedzą na ten temat organizacji tej stacji przeładunku śmieci, to widać po tej frekwencji na dzisiejszej komisji. Ja bym chciał zaapelować do koleżanek i kolegów radnych. My tutaj Mirek Grabowski mówił o tym, że te informacje, które posiadaliśmy wszyscy jako radni w listopadzie, to był sam chyba wierzchołek góry lodowej. Teraz już wiemy dużo więcej. Państwo macie szansę ocenić, bo myślę, że śledzicie na bieżąco te informacje, które się pojawiają w lokalnych mediach, w social mediach. Te informacje dają nam pełen obraz i nie jest to obraz kolorowy. Ten obraz myślę, że budzi grozę. I to widać, mówię tutaj po tym dzisiejszym proteście. Ja spodziewam się, że państwo ocenicie tę sytuację na nowo dzisiaj i ta opinia Komisji Rozwoju będzie taka, że otworzy prezydentowi Smogorzewskiemu możliwość wejścia na drogę do rozwiązania tej umowy na dzierżawę tej działki, żeby ten punkt przeładunku odpadów tutaj w Legionowie nie powstał. To tylko tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tych wątków jest coraz więcej. Myślę, że oddamy głos przedstawicielowi MSEKO, prokuratorowi, panu Bartłomiejowi Lewandowskiemu. Tak, bardzo proszę. Dzień dobry państwu, ja nazywam się Bartłomiej Lewandowski. Jestem prokuratorem spółki MSEKO spółki. Postaram się, czy tak lepiej? No, proszę państwa, oczywiście hasło odpady, śmieci, przy tych hasłach zawsze pojawia się bardzo dużo emocji. Ja może zacznę od tej ekonomicznej strony, o której tu drugi pan radny zaczął. Otóż istotą tego przedsięwzięcia nie jest to, żeby nam było dobrze, tylko żeby było dobrze mieszkańcom. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Umożliwienie każdemu wyraźnej odpowiedzi. Oczywiście wytłumaczę, o co mi dokładnie chodzi. Żeby obsłużyć
150 tysięcy mieszkańców, a około tyle osób liczy gmina Legionowo, potrzebujemy około 10 do 12 samochodów, które pracują non-stop. Jeżeli mamy możliwość przeładowania zebranych odpadów wytworzonych przez mieszkańców tej gminy, czyli wszystkie te odpady, które Państwo rzucacie do worków, do kosze na śmieci, my je odbieramy. Jeżeli mamy możliwość je przeładować na duże samochody na terenie gminy, to spadają nam drastycznie koszty transportu. A dzisiaj, jak Państwo wiedzą, ceny paliwa są bardzo drogie. W ogóle nieporównywalnie do zeszłych lat. I stąd jest ta obawa, że nie obawa, tylko na pewno przyszły przetarg nie będzie po takich samych cenach, tylko te ceny pójdą zdecydowanie do góry ze względu na cenę energii, a energia jest głównym miernikiem do zagospodarowania tych odpadów i transporty i z wózka, bo to jest głównie paliwo. Jeżeli mamy możliwość przeładowania tych odpadów na Państwa gminie, to przede wszystkim możemy użyć o połowę mniej samochodów, a co za tym idzie, zużyć o połowę mniej paliwa. Tutaj od razu chciałbym zauważyć i postawić sprawę jasno, że nam przysługuje waloryzacja ceny zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa, że ze względu na drastyczne zmiany cen firmom obsługującym kontrakty z gmin przysługuje się waloryzacja tej ceny. Ja mogłem tylko dopowiedzieć jedno słowo, bo... Tak, bardzo proszę, proszę. Nie wtedy chyba, kiedy umowa została podpisana. Ale bardzo proszę o spokój, bardzo proszę o spokój. Będziecie Państwo mieli możliwość, ale proszę teraz nie przeszkadzać. Jedną słówką, Marek Pawlak, jestem za prezydenta miasta. Bardzo wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za przybycie i proszę, żebyście także byli jutro. Pan prezydent Małgorzewski dzisiaj nie może wziąć udziału. Jutro będzie na sesji, uprzejmie wszystkich Państwu zaprasza, bo chciałby także kilka słów powiedzieć na ten temat, ponieważ podziwiam tyle emocji. Bardzo. Jeżeli Państwo możecie jeszcze jutro przybyć, to serdecznie w imię Pana Prezydenta zapraszam, to po pierwsze. Po drugie, ponieważ Pan Radny jeden wywołał mnie do tablicy, mówiąc, że z przerażeniem obserwuje Pan, że ja wiem, jakie będą przyszłe ceny przetargów. Tak Pan powiedział, Panie Grabowski, tak? To Pana przeraziło. Gdyby Pan słuchał dokładnie tego, co ja powiedziałem na tamtej sesji, ja nie mówiłem o przyszłym przetargu, tylko ja mówiłem o tej obowiązującej umowie. Ta umowa jest zawarta do końca tego roku i w tej umowie, zgodnie ze zmienionym prawem zamówień publicznych, Państwu przysługuje waloryzacja wynagrodzenia. Ona jest wpisana na sztywną umowę. My jesteśmy, Państwo złożyli już takie wnioski waloryzacyjne. My jesteśmy po kilku turach negocjacji i waloryzacja tej umowy, jaka należy się Państwu już w tym roku, to jest około 140 tysięcy miesięcznie, czyli mniej nie więcej, tylko 1 680 tysięcy w tym roku będziemy musieli dopłacić więcej. I to była moja obawa, że w tym roku, jeżeli firma złoży ten wniosek albo go nie wycofa, to w tym roku będziemy już poważniej musieli rozważyć podwyżkę opłat za śmieci. Ja tak na szybko licząc, to może być 2 bądź 3 zł, więc mi chodziło nie o przyszły przetarg, Panie Radny, tylko o ten. Ta waloryzacja jest zapisana w paragrafie 14 umowy. Umowy są dostępne w BIP-ie. Bardzo można sprawdzić dokładnie, z czego ona wynika, w jakich przypadkach. Ale tam na pewno jest cena benzyny i cena zagospodarowania odpadów. Jest to wpisane na sztywno, firma może złożyć wniosek i my musimy go uznać. To tyle tytułem wytłumaczenia, ale ja rozumiem, że pan prezes czy pan prokurent jeszcze coś o tej waloryzacji chciał powiedzieć. Dziękuję. Bardzo proszę. Mogę skomentować? Nie. Za moment, dajmy dokończyć. Ale sekundę. Bardzo proszę. Jeżeli pani cokolwiek chce powiedzieć, nie ma problemu, ale z uwagi na to, że jest wszystko nagrywane, trzeba podejść do mównicy i z mównicy powiedzieć. Nie można odwrócić. Dlatego ja chciałbym kontynuować moją myśl. Chciałbym już po raz kolejny powtórzyć oficjalnie tutaj na forum, że jeżeli ta umowa nie zostanie rozwiązana i będziemy mieli jako spółka możliwość przeładowania tych odpadów, co z punktu widzenia spółki znacznie ograniczy koszty transportu odpadów bezpośrednio do firm zagospodarujących je śmieciarkami, które śmieciarka pali około 80 litrów na
godzinę jazdy, więc sami możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie są ogromne koszta. W przypadku, gdy jest możliwość przeładowania tych odpadów na terenie gminy i mówimy tylko i wyłącznie o odpadach wytworzonych przez Państwa, którzy tu jesteście, przez Państwa, samych mieszkańców gminy, firma nie będzie domagała się waloryzacji tej ceny, ponieważ wtedy jesteśmy spokojnie się zbilansować w tych pieniądzach, w których teraz realizujemy ten kontrakt. Więc w przypadku tego roku to jest 1 600 000, w przypadku dwuletniego kontraktu mówimy o oszczędnościach dla gminy rzędu 3 milionów złotych. Chciałbym się jeszcze tutaj odnieść do drugiego pana radnego, który powiedział, że pan prezes wprowadził błąd. Otóż nie. Boksy i przeładunek bezpośrednio do samochodu, musi pan pamiętać, że zbieramy odpady selektywnie i nie odbieramy tylko jednych odpadów, jednej maści, tylko śmieci, nie. Odbieramy odpady zmieszane komunalne, odbieramy odpady selektywnie zebrane, czyli surowce jak szkło, plastik, papier, tektura. Boksy są tylko i wyłącznie do przeładunku szkła, papieru, tektury, plastiku, tylko i wyłącznie surowców. Natomiast jeżeli mówimy o zmieszanych odpadach komunalnych, czyli tych najbardziej uciążliwych dla wszystkich, one będą przeładowywane bezpośrednio z samochodu na samochód, co całkowicie ograniczy jakąkolwiek uciążliwość poza terenem działki, na której to się będzie odbywało. I chciałbym Państwa tu bardzo uspokoić, ponieważ taki przeładunek to nie jest jakieś wysypisko śmieci. Tam nie będzie znajdowało się wysypisko śmieci, które będzie śmierdziało, które będzie rosło, które będzie po prostu wyglądało, nie wiem, rosło na między blokami. Absolutnie nie. Ten przeładunek to jest przeładunek z samochodu na samochód, na bieżąco odpadów zebranych z gminy. I zwróćcie Państwo uwagę, że my na rejon wysyłamy około 10-12 samochodów. Gdy będziemy mogli przeładować odpady zebrane z gminy Legionowo na terenie gminy, tych samochodów będzie mniej. Mówimy tu o przeładunku rzędu 8 śmieciarek w ciągu dnia. Nie ma to żadnej uciążliwości dla mieszkańców, dla sąsiadów oraz dla wszystkich okolicznych tam działających firm. Dziękuję bardzo. Prosiłbym, nie wiem, słowo mi teraz prosił adwokat, tak? Ale zgłosił wyłącz. Wyłączcie go. Okej. Tak. 33. Bardzo proszę. Szanowny panie, ja podtrzymuję to, co mówiłem. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd, ponieważ zostało to na sesji i na komisji. Nikt nie mówił o żadnych boksach, o żadnych śmieciach zmieszanych, niezmieszanych, segregowanych. Poza tym, nie wiem, na pewno pan posiada taką wiedzę, ale czy to karton, czy to folia, czy to jakieś odpady tego typu, no to sam pan prezydent powiedział do radnych, że wiedzieliśmy, że nie głosujemy za perfumerią, tak? No i a teraz pan mówi, że to nie było. To było wprowadzenie w błąd, ponieważ tak jak mówię, mowa była o tym, że przyjeżdżają małe samochody na plac i przeładowują cały towar na duży samochód. I to przecież jest nagrane na sesji Rady Miasta. No to tego, i jak pan sobie odsłucha, to właśnie to było mówione. I mówił to pan prezydent Marek Pawlak i mówił to nie wiem, pana wspólnik czy prezes firmy MS Eco. I trzymajmy się faktów, proszę. Co do reszty, to jeszcze będę się odnosił, ale to chciałem tak ad vocem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja Państwa widzę, że chcecie zabrać głos, ale proszę, jeszcze 3 osoby, które się wcześniej z radny zgłosili, udzielili głosu i dopiero Państwu. Andrzej Kajnas, się zgłaszał. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Prokurencie, ja w związku z tym, że myśmy z Darkiem złożyli wniosek do KZB o udostępnienie umowy. Dostaliśmy odpowiedź, że przedmiotowa umowa nie podlega udostępnieniu ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w tym przepisie, bo na to przypominam, że przedsiębiorca będący stroną umowy złożył oświadczenie o niewyrażeniu zgody na udostępnienie treści umowy w całości ani w części. To mój apel do pana. Bo wcześniej czy później, jako radni, mamy takie prawo i my dotrzemy do tej umowy, ale żeby skrócić ten okres,
proszę zdjąć klauzulę i jutro na sesji Rady Miasta przynieść tą umowę do wglądu. Dane, które podlegają utajnieniu, proszę wymazać, ale treść całą umowy proszę udostępnić, pokazać, jak permanentną firmą jesteście i nie macie nic do ukrycia. Przecież żadna tajemnica, jeżeli wszystko to, co Pan mówi, jest prawdą, nie ma żadnych rzeczy, które są kością niezgody i o których tutaj mieszkańcy wszyscy mówią, czy będzie problem do ujawnienia treści umowy? To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, skoro Pan już tak mówi, bo z tego, co wszyscy wiemy już taki wszędzie wszystko było jasne 29 grudnia, ta umowa pomiędzy MSECO a miastem na dzierżawę terenu, AKZB, przepraszam, na dzierżawę terenu była już, jest już podpisana, z tego, co dostaliśmy takie informacje jako radni, to ja mam pytanie, jest 7 lutego, czyli 7 lutego, czyli już ponad miesiąc czasu po podpisaniu tej umowy, a jak zrozumiałem, wniosek o rewaloryzację umowy nie został wycofany. Cały czas rozmawiacie. Tutaj Pan Prokurent przed chwilą zapewnił, że jeżeli będzie podpisana umowa, to wniosek będzie wycofany. No ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jeden mówi to, drugi mówi to, więc skoro jest deklaracja, że jeżeli będziemy mieli, to wycofamy, czy nie będziemy rościli sobie prawa o rewaloryzację, no to już chyba jest miesiąc czasu byłby na to, żeby to zrobić, a prezydent mówi, że my dalej rozmawiamy, no to możemy rozmawiać rok czasu. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie, bardzo proszę. Ale... Proszę. Ja może a propos słów pana prezesa, nie będę się wypowiadał, poprosił, żeby sam zabrał głos, natomiast ja zrozumiałem w ten sposób, że ten wniosek będzie wycofany, o ile ta firma będzie mogła tam działać. Czyli w dorozumieniu, jeżeli Rada znaczy nie uchyli tej decyzji swojej, oni będą mogli tam dalej funkcjonować. Ja tylko powiem, Szanowni Państwo, taką jeszcze jedną ważną rzecz, bo ja też będę nalegał, prosił i wnioskował, pewnie jak wróci Pan Prezes spółki, żeby ta umowa stała się publiczna, ponieważ absolutnie uważam, że nie ma się tam czego wstydzić. Ja też czuję się zobowiązany przed Państwem, ponieważ ja na... Może jak coś ważnego, to proszę odebrać. Czuję się zobowiązany przed Państwem Radnym, ponieważ ja na tej sesji mówiłem, że będą tam pewne zapisy, na których nam jako miastu zależy, które będą gwarantowały to, że będą tam odbierane tylko i wyłącznie śmieci z Legionowa, wytworzone przez mieszkańców Legionowa, w kodach występujących w Legionowie i w ilościach występujących w Legionowie. Ja mam wgląd do tej umowy i ja wiem, że to jest. Chciałem też prosić, żeby te klauzule były zdjęte, żebym mógł udowodnić, że dałem zadość wszystkim swoim obietnicom. Co więcej, też na prośbę naszą został tam wpisany bezpiecznik w takiej postaci, że ta umowa może być wypowiedziana z terminem miesięcznym, bez żadnego podania przyczyny, po prostu możemy ją wypowiedzieć. W każdym wypadku. Jest to bezpiecznik, który jest bardzo niekorzystny dla firmy, ale gwarantuje miasto, że nie straci żadnej kontroli nad tym terenem. I Szanowni Państwo, ja tylko Państwa Radnych proszę o jedną rzecz, o rozwagę. Czy mając na względzie te korzyści, które nie są już jakieś niepoliczalne, bo są bardzo policzalne, mając na uwadze to, że możemy tę umowę wypowiedzieć, mając na uwadze to, że te wszystkie śmieciarki, które jeżdżą, mają systemy GPS, kamery z przodu i z tyłu, takie są wymagania przetargu, my dokładnie wiemy, gdzie one jeżdżą, mamy widok z kamery z przodu i z tyłu, mając na uwadze, że założymy tam kamerę monitoringu miejskiego, mamy na uwadze to, że będziemy tam tuż przed wjazdem, mając na uwadze to, że zobowiązuje się, że będą tam kontrole straży przynajmniej raz dziennie, mając na uwadze to, że pewnie czynnik, czy Państwo też będziecie tam zaglądać i na pewno będzie tak, czy nie warto zaryzykować, Ale proszę o spokój, dajcie Państwo. Szanowni Państwo, ja wiem, że ja nawet się nie staram Was przekonać. Zbyt wiele emocji jest w tej sprawie. Ja tylko chciałem, żeby pewne rzeczy publicznie
wybrzmiały. Państwo radni muszą w miarę w spokoju z pełną świadomością podjąć tą decyzję. Decydują o losie 50-tysięcznego miasta. I prosiłbym, żebym tylko mógł jeszcze skończyć tym zdaniem, czy nie warto jest dać tej firmie tam działać, mając na uwadze ten bezpiecznik, że jeżeli będą rzeczywiście, nie będą sprostać tym waszym wysokim oczekiwaniom, miasto może tę umowę w każdym wypadku rozwiązać. Natomiast jeszcze do kolegi Sławomira. Powiedziałeś, że nie ma, znaczy czujesz się wprowadzony w błąd. Powiedziałeś, że nie ma różnicy, czy te śmieci są zmieszane, czy niezmieszane, że będą to boksy. Ja mam pytanie, czy ktoś na sali był kiedyś na przodku w Legionowie? Gdzie? Tam są boksy. I jakie tam są rzeczy? Tam nie ma zmieszanych, tam są wszystkie frakcje, plastiki, gabaryty, opony, one tam leżą długo, bo ja tym szokiem się zajmuję, one leżą w boksach. Jest różnica między... Jakich boksach? Jakich boksach? Niebezpieczne są. Niebezpieczne w plecu? Tak, są niebezpieczne też. W moim plecu? Tutaj mamy dokument. Dobrze. Do przodu wozicie Państwo od chyba kilku lat, 5-6, wszystkie te frakcje poza zmieszanymi, których nie jesteście w stanie ani oddać w terminach, albo jest ich za dużo, są to odpady budowlane, są to czasem opony, są to plastiki, cała masa gabarytów i one tam leżą. I leżą na terenie PEC-u, nikomu nie zawadzają. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tam nie ma śmieci zmieszanych, nie ma żadnego odoru. Jest ogromna różnica między odpadem zmieszanym, czyli czarnymi workami, i odpadami bio, czyli kuchennymi i zielonymi, a tymi szafami, gratami, które mogą trochę dużo leżeć. I ja rozumiem, że te czarne worki, czyli odpady zmieszane, te, które są najbardziej uciążliwe, największej emisji z nich są, będą przeładowane natychmiast. A w boksach mogą się znaleźć... Znaczy, ja tak rozumiem deklarację pana prezesa. Chciałbym proszę o spokój. Proszę o spokój. Szanowni Państwo, to jest wszystko kwestia, znaczy ja absolutnie nawet nie chcę Państwa przekonać, bo wiem, że macie już bardzo określone, ugruntowane zdanie na to. Ja tylko, ja też tam codziennie jestem, bo ja tam pracuję. Szanowni Państwo, kończę już. Zadałem tylko jedno pytanie, czy nie warto dać firmie szansy. Państwo radni będziecie... Nie, nie, nie. Panie prezydencie, dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli będziecie sobie wzajemnie przy... Szanowni Państwo, jeżeli będziecie sobie wzajemnie przeszkadzać, za chwileczkę skończymy tę dyskusję. Każdy będzie, kto chciał, będzie mógł się wypowiedzieć, tylko bardzo proszę o spokój. Obiecałem, że jeszcze dwóch radnych... Proszę Państwa, tak informacyjnie, jeżeli się zgłaszają radni, ja muszę im udzielić głosu przed Wami. Radni się zgłaszają w tej chwili ilości 5 osób. Ja obiecałem, że jeszcze dwóch radnych pojawię. Stąd moja gorąca prośba do Państwa radnych, żeby na moment wstrzymali swoją aktywność, dali mieszkańcom możliwość się wypowiedzenia. I z tego obiecałem, tylko dwie osoby jeszcze radnych. Bardzo proszę o króciutkie pytania, a nie wychodzę. O, jedna osoba już. Jest to Bogdan Wiełasiński. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko krótko w takim razie, bo pan prezydent Pawełek tutaj apeluje do mieszkańców o to, żeby zaufali i dali szansę. Panie prezydencie, problem polega na tym, że zarówno my jako radni tutaj straciliśmy zaufanie do spółki MSECO, ponieważ dostawaliśmy sprzeczne informacje i ja pamiętam dobrze, jak na sesji Rady Miasta prezes Roczyński mówił o tym, że tak jak dzisiaj zresztą tutaj pan prokurent mówi, że te odpady będą przeładowywane z samochodu na samochód. A później na spotkaniu w styczniu, na tych udawanych konsultacjach prezes Roczyński, jak już wiedział, że ma podpisaną umowę, chociaż zaprzeczał, powiedział wyraźnie, że będą składowane tam odpady. Więc to jest w sprzeczności wszystko to, co Państwo mówicie. I to samo, panie prezydencie, niestety usłyszeliśmy od prezydenta Smogorzewskiego, kiedy mówił o tym, że tej umowy nie można rozwiązać,
A pan dzisiaj mówi, że można rozwiązać. W związku z tym ja naprawdę straciłem już wiarę w to, że... Brawo! Że możemy zaufać jakby pana słowom tutaj, które dzisiaj padło na tej sali. Ja nie dziwię się, że jakby tutaj mieszkańcy w ten sposób reagują. No, przepraszam, no ale to naprawdę nie jest wiarygodne to, co pan mówi. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pani się teraz kończy, czy już? Sekunda. Bo pani była pierwsza. Już nie, tak? Rezumuję pani. Bardzo proszę panią. Zapraszam tutaj do mównicy. No ale nie będzie słuchać, że się musi nagrywać. Też cała komisja jest nagrywana. Dzień dobry, Elżbieta Racińska. Ja mam pytanie do pana prokurenta. Czy ten przeładunek w Legionowie będzie wyglądał tak jak w Kotuniu i jak na Zarzeczu? Bo dużo publikacji jest, bardzo dużo publikacji i dokumentów tu wszyscy powyciągali. Jak firma działa w Kotuniu? Zostawiła śmietnik. Na Zarzeczu płaci kary i działa dalej w ten sam sposób. Jaka jest wiarygodność firmy, panie prezydencie? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałbym tutaj tylko sprostować, że żadna z naszych spółek nigdy nie działała w Kotuniu. Mylicie Państwo spółkę MPK Ostrołęka RDF Pure Home. To są te firmy, to jest ta firma, która działała w Kotuniu i zrobiła problem w gminie. Ani MS Eco, ani Ecomax Recycling. Ze sprawą, z której nie ma nic wspólnego. Nie są powiązane. Jedyna rzecz... Bardzo proszę, dajcie Państwo możliwość powiedzenia. Proszę szansę powiedzieć. Jedyna wspólna rzecz, która się tu pojawia, to jest pan Skoczyński, który pracował jako pracownik i zdawał relacje w firmie MPK Pure Home. Było to x lat temu, już dokładnie nie pamiętam. Natomiast w tej chwili pracuję w spółce MS Eco na stanowisku prezesa zarządu. Natomiast jeszcze raz podkreślam, nie myśmy zrobili problem w Kotuniu, tylko spółka MPK, spółka ZO. Ta sama spółka, która kiedyś porzuciła kontrakt w Legionowie, o ile pamięć mnie nie myli, miasto miało ogromne problemy. I chciałbym tylko Państwu jeszcze przypomnieć, że wtedy spółka MS Eco przyszła z oddaną ręką i z dnia na dzień zaczęła sprzątać gminę, tak żeby nie doszło do żadnego zagrożenia epidemiologicznego i żeby odpady zostały zebrane. Jeżeli chodzi o Zarzecze, to nie wiem, o jakich pani karach mówi, ponieważ spółka Ecomax nie płaci żadnych kar, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami na działce przy ulicy Zarzeczu. I przeładunek, zarówno jak i przetwarzanie odpadów znajdujące się na tej działce, odbywa się zgodnie z pozwoleniami, z decyzjami i nie ma tam żadnych uwag ani kar. Chciałbym jeszcze tylko jedną rzecz dopowiedzieć odnośnie Zarzecza. My zdajemy sobie sprawę, że tam też mamy sąsiadów i gospodarka odpadami zawsze jest problematyczna, uciążliwa. Otóż spółka działa tam do tego stopnia, że jeżeli wiatr jest na naszych sąsiadów, nie wprowadzimy procesu. I oczywiście to może się wydawać dla Państwa śmieszne, natomiast jest to duża uciążliwość dla spółki, ale tylko i wyłącznie patrząc na dobro mieszkańców i sąsiadów, tak działamy. No niestety, może to się wydawać dla Państwa śmieszne, natomiast my staramy się zawsze pomagać, nie stwarzać problemów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, za moment obiecałem jeszcze drugiej osobie, a trzeciej. Tu pani jest. Trzy osoby. Bardzo proszę. Jeszcze ja chciałam. Słów pana prokurenta, bo faktycznie prawie nic państwa nie łączy z firmą, która zbudowała śmietnisko w Kotuniu, poza prezesem z spółki, która tutaj miałaby operować w naszym mieście. Natomiast do radnych mam dwa pytania. W zasadzie, dlaczego w ogóle odbywa się taki proceder, że głosujemy nad umowami, których nie znamy? Państwo podpisujecie się pod czymś, co kompletnie nie wiecie, jakie ma skutki,
dla nas, dla państwa, dla miasta, które reprezentujecie, to jest dla mnie niewyobrażalne i no, cieszę się, że teraz my już o tym wiemy, bo mam nadzieję, że jakoś można coś z tym faktem zrobić i oczywiście z tą umową, która zostanie cofnięta. Natomiast drugie zagadnienie jest takie, ja się cieszę się, że padło to 2 złote, bo to jest ważna informacja. Dlaczego państwo nie zapytaliście nas, czy my za 2 złote miesięcznie chcemy sprzedać nasze czyste powietrze, nasz fajny czas w ogródku? Chcemy sprzedać wartość naszych nieruchomości, na które długo pracowaliśmy. I chcemy sprzedać nasze zdrowie. To ja odpowiem od razu, bo może państwo nas nie zapytacie. Ale my mówimy nie. Dziękuję bardzo za ten głos. Szanowni państwo, ja powiedziałem o pewnym szacunku. 2-3 złote ewentualnie będziemy musieli rozważyć do końca tego roku. Ja nie wiem, jaki będzie przyszły przetarg. Wiem, że... Do końca roku jesteśmy zabezpieczeni, mamy tylko problem waloryzacji. Będziemy w połowie roku robić przetarg, ja nie wiem jak, z jakimi kwotami. Wiem, że koledzy z Syrocka mają teraz 34,50. Tak, otworzyli przetarg świeżaca na 34,50. Trudno mi powiedzieć, ale szanowni państwo, ja absolutnie nie proszę mnie stawiać w takiej roli, że ja pieniądze przedkładam na czyjeś zdrowie. Szanowni państwo, moim zadaniem jest przedstawić i państwu, i radnym wszystkie informacje, jakie ja posiadam. Oni będą podejmować decyzje. Jest to strasznie trudna decyzja. Wiem, rozmawiam ze wszystkimi państwami, z radnymi, mają ogromny problem, zrzymają się. Proszę mnie nie atakować za to, że przedstawiam informacje. Ja nie wpływam w żaden sposób na głos radnych. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze a propos tych firm. Naprawdę warto je rozróżniać. Firmę z Ostrołęki, MPK Ostrołęka, która zrobiła... Bardzo proszę nie przerywać. Szanowni państwo. Przyznam, że ja naprawdę w najlepszej wierze przekazuję wszystkie informacje, jakie zbierałem przez ostatnie tygodnie w tym temacie. Uważam, że warto rozróżnić te firmy i uważam, że firmę MPK Pure House warto zapamiętać, bo na pewno jeszcze w dyskusji, być może jeszcze w dniu jutrzejszym w jakiś sposób się pojawi. Natomiast ja tą firmę pamiętam dobrze, z 2017 roku to były najcięższe chwile w mojej pracy tutaj. To jest firma, która z dnia na dzień porzuciła nas. Nie przystąpiła do kontraktu, kryzys śmieciowy, jaki mieliśmy w 2017 roku, to jest firma MPK, Ostrołęka Pure House i prezes Suchecki. Wtedy takiego pana pamiętam i pamiętam problemy, jakie zainfikowało dla całego miasta. I faktycznie wiele firm nas wtedy ratowało, w tym firma MSEKO, która interwencyjnie wyziła wtedy te śmieci. Ja nie bronię żadnej firmy, tylko chciałem, żebyście państwo też mieli tą świadomość, bo bardzo wszystkim nam się mylą te nazwy, nawet na urzędzie. MSEKO, MPK, EKOMAX. Szanowni państwo, ja znam ten teren, ja tam pracuję codziennie, wiem jaka jest uciążliwość już istniejąca od punktu zewnętrznego. Ścieków, gdzie przyjeżdżają głównie samochody z Wieliszewa, Jagłonny. Jestem tam, wiem, że to nie jest łatwe i absolutnie przyjmuję z pokorą wszystko, co mówicie. Bardzo dziękuję jeszcze za to, że za to wszystko, co mówicie. Już teraz niestety pogubiłem wątek. Ale to mnie nie składa państwa rozczarowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan prezydent, pewnie grała jedna początkowe pani pytanie. Aha, okay, dobrze. Dziękuję. Tak? Dobrze. Już sekundę. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Dlaczego radni głosują na mówienie nad umowami, których nie znają? Szanowni państwo, procedura jest taka w całej Polsce, we wszystkich gminach, że radni wyrażają zgodę na zawarcie umowy. Jak wyrażają tą zgodę, to my dopiero tą umowę później zawieramy po paru dniach, tygodniach, miesiącach. Oni jej jeszcze po prostu nie znają. Bez zgody taka jest procedura. Rada wyraża zgodę na zawarcie umowy, a warunki tej umowy opracowuje prezydent. My to robimy dopiero po decyzji rady. Bez decyzji rady nie ma, to jest w ogóle nie ten. Dlatego tak jest to w całej Polsce, taka jest procedura. Natomiast słuszna jest jakaś uwaga, może żeby rada miała akceptować te umowy, tylko że do tego trzeba zmiany
przepisów. Wniosek kolegę. Nie? Nie? Ale później się może jeszcze zmienić w tej umowie, bo jest dyskutowana. Możemy w ogóle doprowadzić do tego, że firma się wycofa, bo na tych warunkach nie będzie się. Przepraszam, ja nie słyszę, zapraszam do mównicy. Ja tylko mówię, jaka jest procedura. Natomiast jeżeli mamy... Panie prezydencie, tak, dziękuję. Budę, proszę nie prowadzić tutaj. Ta umowa później nie jest udostępniana przecież ani radnym, ani mieszkańcom, jest skrycie chowania. Druga sprawa odnosi się do tego, co pan Sławomir mówił o wprowadzeniu w błąd. Na stronie Urzędu Miasta pojawiły się punkty, które miały wyjaśnić wątpliwości. W pierwszym punkcie jest napisane, że śmieci będą bezpośrednio przeładowywane. Nie było informacji, że będą składowane. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Szanowni Państwo, to co prosiłem, radni nie pozwali Was. Zgłosili się z dużej że ilości, muszę niestety tak jak przykro, ale no to... Ale ja prosiłam. Ja wiem też o tym, ale ja nic na to nie poradzę, że radni tak, chcą pierwszy zabrać. No nie możemy się tego dyskusji. Zrezygnowali, bardzo proszę. W tym momencie tak radni zrezygnowali. Proszę bardzo, niech proszę zabrać głos. Ja mam ważne. Ale radni się z powrotem zgłaszają. Bardzo proszę. Ja jestem mieszkanką ulicy Olszankowej, bezpośrednio prawie dotyczącej tego składu. Nie wyrażam zgody w żadnym wypadku. Jeżeli Państwo radni, którzy głosowali za takim składowiskiem, to bym bardzo prosiła, żeby takie coś było koło ich domu. A byłam na zarzeczu 22 grudnia i na tym zarzeczu bardzo śmierdziało, coś przykryte było pod czarną folią, także nie wiem, co to było, ale naprawdę smród był okropny, nie do wytrzymania i nie życzymy sobie, żeby w naszym obrębie, tuż co ja mieszkam 20 metrów i kilkanaście rodzin i buduję deweloper segmenty, 5 w tej chwili nowych postawił i 6 długi, nie wiem dla ilu rodzin i Państwo wyrażacie zgodę, żeby dzieci nasze były zatrute takim jadem, wstyd i hańba. I dajcie Państwo nam odpowiedź, czy jesteśmy Waszymi niewolnikami. Dziękuję bardzo. Pan prezydent mówił o ciekawej sytuacji. Jeżeli czegoś nie podpiszemy, to firma prywatna szantażuje Urząd Miasta. Tak ja to zrozumiałem, że będzie jakaś podwyżka, to będzie coś. Słyszymy, jakiej wielkości to podwyżki, czyli w większości z Państwa nie przerażają. Nie przeraża utratowa treści Waszych obiektów. Pobudowaliście, kupiliście, a w tej chwili, gdybyście zamierzali zmienić miejsce, kto Was kupi mieszkanie pod średnikiem? Bardzo proszę o spokój. Szanowni Państwo, będziecie się przerywać, nie będziecie prowadzić takiej dyskusji. Więc mówię, no, kto w takim przypadku, w momencie, gdy będzie już ta realizacja dokonana, kupi od Państwa nieruchomość przy śmietniku? Ile będziecie musieli odpuścić wartości? I jest takie pytanie, czy ktoś z Państwa wystąpi o odszkodowanie w tym temacie, bo się Wam będzie chyba nalewało. Dziękuję bardzo. Moje nazwisko Ewa Siemieniaca. Korzystając z okazji, pokazuję plakat. Jest to nam bardzo potrzebne, sprawa niecierpiąca zwłoki. A teraz do wszystkich radnych, którzy głosowali za, pewnie nie wiedząc za czym. My mieszkańcy wiemy, że to jest teren przeznaczony na działalność przemysłową. Działają tam różne firmy,
patrząc od ulicy Suwalnej od netto. Są kominki, sauna, szyją spadochrony, Eliaco, jakieś jeszcze inne. Są firmy. Gdyby zamiast tej, mówiąc kolokwialnie, śmieciowni, radni pomyśleli, żeby postawić tam chociażby hurtownie wielkie odzieżowe, hurtownie spożywcze, cokolwiek, ale nie śmieciownie, mówiąc w cudzysłowie. I jeszcze jedno. Chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, radni, w żadnym wypadku i nigdy mieszkańcy nie zgodzą się ani na przeładownię, ani na śmieciownię, ani na sortownię, jakkolwiek byście to nazywali. Na poprzednim zebraniu ktoś powiedział od nas, z mieszkańców, jeśli my mieszkańcy postąpimy niezgodnie z prawem, nie znając prawa i pójdziemy siedzieć, to pójdziemy, ale nie będziemy siedzieć w smrodzie. Zablokujemy każdą inwestycję. Obiecuję radnym i Państwu, tu przedstawicielom firmy. Postawimy samochody w poprzek. Naprawdę poruszymy niebo i ziemię. Mnie już pytano z Tarchomina, z Biura Nieruchomości, co się tam u Was dzieje. Bo już w Polsce wiedzą. Jest duża zabudowa, gęsta. Miasto wydało najpierw pozwolenie na budownictwo. Powstało bardzo dużo nowych domów, bezczynszowych. Ostatnie zebranie, jak przyjechał program Alarm, mamy nadzieję, że będzie jutro i my się też stawimy, jeśli nie liczniej, jutro. Zrobiliśmy zebranie akurat przed nowo wybudowanym blokiem. Dziwili się redaktorzy. Nowo wybudowany blok. Wzdłuż następne szeregowce. A Państwo radni nam coś takiego fundujecie? Nie zgodzimy się nigdy. Proszę zapamiętać, żebyśmy mieli siedzieć. Przynajmniej. Chciałem powiedzieć, że tu pan z firmy MS mówił, że plastiki niestety nie mają zapachu. Przecież na tych workach żółtych pisze, że nie myjemy plastików czy opakowań po produktach spożywczych. Jak my je zbieramy, a raz na miesiąc są odbierane, to my je czujemy u siebie w domu, bo są niemyte plastiki. To tam, jak będzie takie zgromadzenie starego miasta, to dopiero będzie zapach. A teraz druga sprawa. Chciałbym zapytać, na jakiej podstawie prawnej Urząd Miasta odmawia dostępu do umowy? Przecież urząd jest jednostką budżetową i czy przypadkiem nie jest łamana ustawa o dostępie do informacji publicznej? To jest informacja publiczna, a urząd odmawia nawet radnym. My mieszkańcy mamy prawo do tej umowy zajrzeć. Co tam jest napisane? To na jakiej podstawie urząd odmawia dostępu do tej umowy? Dziękuję. Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowni Państwo, podstawy prawne oczywiście wskażę, ale zakładam, że Państwo i tak odbierzecie to bardzo negatywnie, więc podpisywała tą umowę spółka miejska na zasadzie pełnomocnictwa. Ona ewentualnie będzie wydawała decyzję o odmowie udostępnienia w trybie informacji publicznej. Nie wiem, czy taka decyzja już zapadła, czy zapadnie, ale podstawą prawną jest zastrzeżona tajemnica przedsiębiorstwa. Ja będę osobiście starał się tutaj z Państwem uzgodnić, tak jak powiedziałem, żeby jednak z tej klauzuli zrezygnować, żeby ta umowa stała się publiczna, bo zbyt wiele się wątpliwości wokół niej rodzi i ona nie służy sprawie. Państwo uważacie, że my coś tam chcemy ukryć, a absolutnie nie ma nic tam do ukrycia. W związku z tym będę i tutaj do Pana i do Pana Prezesa Ruczyńskiego apelował, żeby jednak zrezygnowali z tej ochrony. Natomiast urząd oczywiście
albo jest, albo będzie dobra chwila w posiadaniu tej umowy. Wszystkie takie umowy są nam kierowane do celów podatkowych. Spółka poza czynsze będzie płaciła podatki jako najemca zależny i u nas ta umowa będzie elementem dokumentacji podatkowej. Jeżeli do nas byłby ten wniosek, to prawdopodobnie jest objęty tajemnicą skarbową i byśmy z tego ordynacji podatkowej musieli też odmówić. Natomiast żeby przeciąć te spekulacje, ja będę prosił, żeby tą umowę jakoś Państwu pokazać. Ja ją widziałem i nie widzę tam naprawdę nic zdrożnego i nie chciałbym, żebyśmy w oparciu o to toczyli spory, że naprawdę nie służy sprawie. I postaram się, żeby KZB tą umowę jakoś szerzej upublicznił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej dyskusji ostatnia osoba, bardzo proszę, z mieszkańców w tej turze, a za chwileczkę przejdziemy do dyskusji radnych. Ja mam pytanie przede wszystkim do pana prokurenta. W jakiej kondycji finansowej jest państwa spółka? Bo z KRS-u, przepraszam, nie mam okularów, ale to uświadomi też państwa radnych, bo oni mają wgląd do umowy, wynika, że niejaki pan Gawoł Roman Jarosiński jest tymczasowym nadzorcą sądowym. Czyli mamy słabą wiarygodność spółki, a państwo na 10 lat dzierżawicie, chcecie, bo przecież umowę jeszcze można wypowiedzieć, chcecie wydzierżawić firmie z osobą pana Marcina Sroczyńskiego, z takim KRS-em. Przecież to postępowanie, skoro orzeczenie sądu zostało wydane 5 stycznia, to postępowanie toczyło się znacznie wcześniej, a wy w grudniu podpisaliście umowę, tak? To jest żart! Ja mam pytanie do pana Pawlaka. Pan Pawlak, mam nadzieję, że lubi mówić o cyfrach, bo ja na przykład bardzo lubię i nie lubię... Jestem humanistą, więc... Ja też, nauki polityczne, ale wie pan, teraz liczę pieniądze, mamy inflację. Ile kosztuje nas teraz odbiór śmieci na chwilę obecną? To pan wie na pewno, no bo pan się tym zajmuje. Ile zyskamy jako miasto, a ile stracimy my jako mieszkańcy regionu, biorąc pod uwagę, że każdy z nas zainwestował setki tysięcy złotych i to w większości na kredyt w swoje nieruchomości. Bo wie pan, takie obiecywanki, cacanki, ja głupie mu radość, nie? Ja lubię mieć 2 złote, 3 złote, a nie chciałbym wtedy 6 złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Odpowiadając na pani pytanie, spółka jest w bardzo dobrej kondycji. Proszę spółka nie posiada żadnych zobowiązań, nie posiada żadnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Natomiast jeżeli chodzi o ten wpis, to jest to wrogie działanie naszej konkurencji. Bardzo proszę o poradę. Jest z nami w sporze sądowym i złośliwie złożyła wniosek o upadłość. Jest to normalna procedura, że sąd wyznacza zawsze nadzorcę do zbadania kondycji finansowej spółki. Na jakiej podstawie? Tak sobie sąd wydał? Nie ma żadnego zabezpieczenia. To można w KRS-ie sprawdzić. Bardzo proszę o spokój. Myli pani pojęcie. Jest po prostu nadzorca wyznaczony do zbadania kondycji finansowej spółki tylko i wyłącznie ze względu na wniosek firmy zewnętrznej, która nie wywiązała się z kontraktu na naszą rzecz. W związku z powyższym jesteśmy w sporze i stąd jest ich wniosek. Jest to normalna procedura, to się powinno skończyć jeszcze w tym miesiącu i nadzorcy nie będzie w spółce, natomiast można wejść, są to oficjalne dane finansowe spółki. Spółka nie posiada żadnych zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych, jak i Skarbu Państwa. Jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, a to, że jest wyznaczony przez sąd nadzorca do sprawdzenia kondycji finansowej spółki, jest to normalna kolej rzeczy. Przepraszam, 5 stycznia 2023 roku sygnatura akt, mogę odczytać, jak pan nie wie, o zabezpieczeniu majątku dłużnika MS Eko, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To nie państwa spółka? Nie. Znaczy? To jest oczywiście nasza spółka, ale inaczej pan to... A nie, pan właśnie. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Jeżeli Państwo nie... Czy Państwo mieli tą informację, czy Państwo mieli tą świadomość przed głosowaniem?
Bardzo proszę o spokój. Jest to tak jak mówiłem, jest to normalna sytuacja. Ale proszę pani, wydali takie postanowienie. Szanowni Państwo, w ten sposób nie będziemy rozmawiać. Ja dopuszczę nikogo z Państwa do głosu. Jeszcze raz wytłumaczę, że jest powołany przez sąd nadzorcę do sprawdzania kondycji finansowej spółki i jeżeli zajdzie taka konieczność do zabezpieczenia majątku. Jest to normalne działanie, jeżeli chodzi o to, że ktoś złożył wniosek o upadłość spółki, a jest to spór między nami a drugą spółką, która nie wywiązała się z kontraktu, nie potrafi udowodnić, że wywiązała się z kontraktu i po prostu po złości złożyła wniosek o upadłość, który nie ma prawa się utrzymać. Jeszcze raz zapewniam, że spółka nie ma żadnych problemów finansowych, nie ma zobowiązań wobec Skarbu Państwa, Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Pensje są płacone na bieżące i tak jak wszyscy nasi podwykonawcy i wszystkie z nami firmy współpracujące. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja po raz kolejny proszę. Każdy z Państwa, jeżeli się zgłasza, dostaje głos. Jeżeli będą przerwania, w tym momencie zakończę całą dyskusję na ten punkt. Na temat tego punktu. Gorąco proszę do Państwa. Przechodzimy do dyskusji. Radny Dariusz Petryk. Ja proszę tylko spytać. Za sekundę. Ale to może radni by się odnieśli do tych pytań, dlaczego... No ale to nie wiem, o co radni będą chcieli zapytać. Dlaczego Państwo mi nie odpowiedzieli? Czy jesteśmy, ta dzielnica jest niewolnikami Państwa? Prosiłam o taką odpowiedź i żadne z Państwa mi nie odpowiedziało. Ale bardzo proszę o spokój. Co to znaczy żadne z Państwa? Kto? Państwo radni. Ale radni nie mogą na razie się wypowiadać, bo Państwo cały czas zagracie, bo zdajcie szansę. Zgłosiło się bardzo dużo. Radni mówili. Wielokrotnie. Zdajcie ich możliwość wypowiedzenia. Dobrze, nie będę. Bardzo proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Panie Prezydencie, to, że jest ta klauzula, to przecież zależy przede wszystkim od Prezydenta i Pana. Tej klauzuli w ogóle nie powinno tam być. Nie powinniśmy w ogóle teraz dyskutować o zdejmowaniu jakiejkolwiek klauzuli. To jest w ogóle, ja mam prośbę, żeby w ogóle zaprzestać tego typu właśnie klauzul, bo to jest całej umowy obejmować klauzulą, to jest po prostu nieporozumienie. Ale teraz chciałbym przejść do wiarygodności spółki. Wszystko zaczęło się od tego 9 stycznia, kiedy usłyszeliśmy kilkakrotnie z ust prezesa MSZ-ego, że umowa jest niepodpisana. Więc jakie było nasze zdziwienie radnych 18 stycznia, że umowa jest podpisana. Teraz pan prokurent powiedział, że nie macie związku żadnego z firmą MPK Piór, tak? Nie macie? A kto jest Państwo podwykonawcą był w Radzyminie? Czy to ta firma była? Konsorcjum tych dwóch firm? Ale ja już wyłączę, to Pan mi zbiorczo odpowie. Tam jest tego typu problem, że umowy zostały tak zrobione, że burmistrz Radzymina nie wie, komu ma to wynagrodzenie wypłacać. Wpłaca do depozytu, bo firmy tak skonstruowały te umowy, że teraz się nie przyznają, która jest jakby, gdzie ma iść płatność. Drugie pytanie. PGK w Końskich. Z jakiego powodu tam jest zabezpieczenie komornika na Państwa majątku? Trzecie pytanie, czy to prawda, że we władzach spółki, ja już nie powiem nazwiska tej osoby ani danych, nawet powiem ogólnie grupy tych spółek, czy jest osoba, która upadła i w której księgach wieczystych są dziesiątki komorników, którzy tam szukają jakiegoś tam majątku. Czy to jest prawda, że jest taka osoba we władzach tych spółek? I kolejne pytanie. Sprawozdania finansowe Państwo publikowaliście, ale pytanie, dlaczego nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta? To jest wręcz czyn karalny. Przez ponad rok nie zostało poddane. To czyni to, że Pan mówi, że jest świetna kondycja. Ja się zgadzam, jeżeli przeczytam, ale one nie zostały ocenione przez biegłego, a powinny zgodnie z prawem być. Więc tu jest kolejna wątpliwość, czemu Państwo nie poddajecie tych danych pod kontrolę niezależnego człowieka, który potwierdzi, tak jest ok. Kolejna rzecz, czy to prawda, że na Zarzeczu w Warszawie działacie legalnie, czy tam miała miejsce samowola budowlana? Czy to prawda, że zapłaciliście opłatę legalizacyjną w kwocie 120 tysięcy złotych? Czy to prawda, że na Zarzeczu w tej hali
maszyny zgodnie z decyzją PINB-u nie powinny być w ruchu, a są w ruchu. I dlaczego są w ruchu? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, dziękuję. Panie prezydencie, pan teraz czy pan może? Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o Radzymin, MPK Ostrołęka, spółka, która jest w upadłości sanackiej, była dłużna Ecomax Recycling prawie 1 000 000 zł przez 5 lat. Był to ogromny problem dla naszej spółki, dla naszych pracowników. I zgodziliśmy się tylko i wyłącznie dlatego, żeby była podwykonawcą Ecomax Recycling w gminie Radzymin, żeby mogła odpracować ten dług. Natomiast problem powstał w momencie rozliczenia kontraktu, ponieważ okazało się, że spółka przekazała odpady do nieuprawnionego podmiotu, który nie posiada zarządu, który nie posiada pozwolenia na gospodarkę odpadami. W związku z powyższym ta sprawa jest w toku i będzie miała drugie, jeszcze to będzie trwało. I tak, spółka MPK Ostrołęka złożyła wniosek o upadłość MSEKO tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić nam na złość, żebyśmy mieli problemy. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jeżeli działaliby zgodnie z prawem, to złożyliby pozew o zapłatę, mieli na to mnóstwo czasu, czekali z tym, nie robili z tego. W każdym razie my chcemy tą sprawę zakończyć jak najszybciej i tak jak mówiłem, jeszcze w lutym wszystkie sprawy zarówno z nadzorcem i z tym pozwem zostaną zakończone. Jeżeli chodzi o, co tam dalej było, jeżeli spółka Ecomax czy MSEKO działa według pana niezgodnie z przepisami, niezgodnie z pozwoleniami, no to nie wiem dlaczego jeszcze działa, gdzie są służby i dlaczego nie zamknęły naszych firm i zakładów. Bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś działa niezgodnie z przepisami prawa i popełnia przestępstwo, to przychodzi policja, zamyka firmę, zamyka takiego przedsiębiorcę i on nie ma prawa dalej działać. Więc no, nie wiem, co ma pan na myśli, w każdym razie jeszcze raz powtarzam, że działamy zgodnie ze wszystkimi pozwoleniami. Możemy to robić. Gdybyśmy tego nie mogli robić, to byśmy nie działali. Natomiast jeżeli chodzi o prywatne sprawy poszczególnych włodarzy danej spółki, no to są ich prywatne sprawy, to są ich koleje życiowe, jak to życie im się toczy i tutaj nie jest zabronione, żeby ktoś, kto jest po przejściach, nie mógł prowadzić działalności, to też nie jest zabronione w żaden sposób. No, na miły Bóg, Szanowni Państwo, nie można komuś zabronić prawa do życia, bo miał kiedyś problem. Bardzo. Darku, czy pytania były, odpowiedzi na wszystkie? Ale nie. Samowola budowlana. Samowola budowlana, hala, w której jest prowadzone przetwarzanie odpadów, była na samym początku wybudowana na tak zwane zgłoszenie. Natomiast potem została zalegalizowana w PIMBie, jest to normalna kolej rzeczy. Można tak zrobić, są różne drogi utrzymania pozwolenia na użytkowanie domu, nieruchomości, garażu, hali lub też inne nieruchomości. Myślę, że dalej tą drogę, jest ona jak najbardziej legalna, mamy pozwolenie na użytkowanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę o słowo. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, najpierw kilku radnych, ja pana widzę, dopuszczę pana do głosu, tylko najpierw radni. Bardzo proszę, kolejna osoba. O, przepraszam, prezydent chciał. No, ale to proszę, ja tylko szybko o propos tej kondycji finansowej, bo to jest sprawa, która w przypadku takich przedsiębiorstw miedziowych jest najważniejsza i brana przez nas pod uwagę. I Szanowni Państwo, będziemy mieli przetarg. My zawsze bardzo wysokie wymagania odnośnie uporządkowania tej dobrej kondycji finansowej wymagamy i później rzetelnie to badamy w ramach procedury przetargowej. I ile ta sprawa tej dzierżawy jest dla Państwa teraz bardzo ważna, dla mnie umowa na parędziesiąt milionów na odbiór śmieci z Legionowa i powiem szczerze, jest bardzo ważna. W związku z tym, jeżeli firma ma jakieś problemy finansowe, nie daj Boże, to grozi nam
znowu odejście tej firmy z rynku i pozostawienie Legionowa bez z problemem śmieciowym. Dlatego my tę sprawę zawsze bardzo mocno badamy i szereg dokumentów w czasie takiej procedury wymagamy. Ta spółka była w czasie tego przetargu bardzo skrupulatnie kontrolowana także przez KIO. Było bardzo długie postępowanie, gdzie wszystkie dokumenty dotyczące rzetelności finansowej, ekonomicznej kondycji i doświadczenia były badane i KIO także przyznała, że ich oferta jest najkorzystniejsza. Te inne oferty, które były wykluczane, nie były wykluczane dlatego, że były rażąco niskie ceny. Przede wszystkim my mieliśmy duże problemy z tymi firmami, bo jedną, która wystartowała, to była ta osłabiona Ostrołęka, która nas zostawiła z największym kryzysem. I oni nie dawali gwarancji. Dlatego my to wszystko badamy w przetargach. Natomiast jeżeli, no, Szanowni Państwo, jeżeli to spędza Wam sens powiek, że ta firma ma złą kondycję i może na przykład, nie wiem, odejść, upaść, no to ta umowa, mam nadzieję, że się rozwiąże i problem się rozwiąże, więc to się rozwiąże, jeżeli tej firmy nie będzie, to nie będzie problemu, który Wy tutaj macie. Oczywiście będzie ogromny problem dla miasta, ale oni już tam nie będą na tym terenie. W związku z tym te obawy... Bardzo proszę o spokój. Głównie dotyczą problemu śmieciowego. Dlaczego do tej pory było odbierane i bez problemu? Za tą samą cenę. Ale ta firma z nami współpracuje szereg lat. Dlatego też daje gwarancję wykonywania tych naprawdę spośród tych firm, które były w przetargu. Ja, Szanowni Państwo, ja tylko zwracam uwagę na takie fakty, że ta kondycja ekonomiczna tej firmy jest kluczowa. Będzie przetarg w połowie tego roku, my zawsze to badamy, bo nie daj Boże, firma nam upadnie, zostajemy jako miasto z ogromnym kryzysem. Dbamy o to i przestrzegamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, wszystkie badamy. Ja już mam mikrofon, Panie Przewodniczący. Sekundę, chcę odpowiedzieć przedstawicielowi MSF. Ja tylko chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. W momencie, gdy jakakolwiek spółka zajmująca się gospodarką odpadami uruchamia przeładunek lub też zbiórki odpadów, musi zdeponować kwotę w Urzędzie Marszałkowskim zabezpieczenia ewentualnie posprzątania terenu w momencie, gdyby coś złego się zdarzyło w przyszłości. I to samo się tyczy tutaj. Jeżeli doszłoby do skutku przeładunek w Legionowie, zobligowani byśmy przed uruchomieniem do zabezpieczenia środków wystarczających, finansowych na posprzątanie terenu na wypadek, gdyby spółka upadła, jak Państwo sugerujecie. Ale takiego ryzyka nie ma i tutaj każdy jest zabezpieczony. Dziękuję bardzo. Sławomir Kraczek, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. To ja tak może ogólnie, bo tu parę spraw sobie wynotowałem, żeby się odnieść. Oczywiście w firmie MSC, nic nie mam do tej firmy i życzę jej jak najlepiej, niech nie upada, niech odbiera te odpady i startuje w przetargach. Tyle tylko, że Szanowni Państwo, no musicie Państwo zrozumieć, że to jak działacie, to jak sobie planujecie działalność przeładunku, transportu, to naprawdę nie jest sprawa ani interes mieszkańców gminy Legionowa. To nie jest tak, no, bo jeśli idą z tym tokiem rozumowania, to jeśli tych firm przez lata w Legionowie odbierającej odpady było kilka, to każda z nich by musiała mieć według tej logiki przeładownię w Legionowie, tak? To, że Państwo będą mniej płacić za paliwo, za jakieś tam, nie wiem, transporty nie ciężarówką, tylko tirem, to naprawdę to dla mieszkańców to nie ma znaczenia. Pan mówi i Pan Prezydent o rosnących kosztach wywozu śmieci. Ja się zgodzę, mamy inflację, one będą drożały. Tylko chciałem obu Panom powiedzieć, że w tym roku gmina Bieliszew podpisała umowę na odbiór śmieci i jest 29 zł. Nie wiem, czy z Państwa firmą, czy nie z Państwa firmą, nie wnikałem w to. Prowadzimy taką dyskusję na zasadzie, nie wiem, rozmawiamy o prywatnej firmie i jako radni zastanawiamy się w zasadzie to, czy wspierać tą prywatną firmę, czy nie wspierać. Ja to tak odbieram. To nie jest miejska spółka, gdzie my powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy ją rozwijać w jakiś sposób, czy... Dokładnie, no korzyści dla mieszkańców poza jakimiś takimi szansą, tak? Gdzieś czytałem w prasie, że to jest szansa. No z szansami to różnie to bywa. No dobrze, przejdźmy dalej.
Co do tych ofert przetargowych, ja nie będę się odnosił, że to była gdzieś tam jedna z kilku. Zostaliście Państwo wybrani w tym procesie przetargowym, więc to nie jest też tak, że tu jest, nie wiem, czarna dziura na mapie i żadna firma inna nie startuje i że jesteśmy jakby uzależnieni, tak? Zresztą firmy, które odbierają z terenu powiatu odpady, czy to zmieszane, czy to te segregowane, żadna z nich chyba nie ma na terenie powiatu punktu przeładunkowego. Byłby to chyba precedens w Lenionowie, tak? Nie kojarzę, żeby któraś tu firma posiadała. Wywożą bezpośrednio do Warszawy bądź na jakieś inne składowiska. Jest też to jakoś tak ekologicznie, widzę, przez niektórych przedstawiane, bo to teraz jest właśnie ta segregacja moda. Tyle tylko, że to i tak finalnie z tej przeładowni czy bezpośrednio ze śmieciarki trafia do jakiegoś spiska, tak? To, co się da recyklingować, to trafia do recyklingu, a reszta, no, kolokwialnie, no, nic z tym nie zostanie zrobione, tylko trafi to tylko na wysypisko. Co do przochu, panie prezydencie, to obaj wiemy, że to nie jest ta sama skala. Żeby oddać jakieś tam rzeczy do przochu, to o to ja apelowałem, żeby ułatwić tą procedurę, żeby na podstawie dowodu osobistego czy meldunku, tak jak jest to w innych gminach, można było oddać tam rzeczy, a u nas trzeba przyjść do urzędu, pobrać formularz, wypełnić go, złożyć i dostać pozwolenie, tak? To działa jak działa. Nie wnikam, nie interesuje mnie to. Niemniej przypomnę Państwu, że w Legionowie na ulicy Kościuszki działał taki punkt, gdzie skupowano papier folię. Nie wiem, czy kojarzycie tam w okolicach tego skupu węgla. Kojarzycie, nie? Tam po protestach mieszkańców, którzy skarżyli się na odór, mówimy papier folia, tak? Zostało to, nie wiem, ta umowa została rozwiązana, rozmawiałem z tym właścicielem, on twierdzi, że został przepędzony. Nie wnikam. Prowadzi teraz tą działalność na tej trasie do Dębego i ma 20 kotów tam. Chyba miłośnik jakichś kotów, bo nie sądzę. Proszę na temat. No na temat, to ja właśnie mówię na temat. Teraz co do odorów, bo pan tu mówił, że człowiek ma prawo do życia. I ja to właśnie potwierdzam. Jest taki dokument na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Nazywa się Lista Substancji i Związków Chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej. I tu jest pierwszy akapit, jest wprost napisane. Uciążliwość zapachowa jest generowana na każdym etapie systemu funkcjonowania gospodarki odpadami. I teraz co to jest uciążliwość zapachowa? To już jest na podstawie kodeksu przeciwdziałania uciążliwości Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Odory mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Wynika to przede wszystkim z destruktywnego oddziaływania na psychikę człowieka. Długotrwałe narażenie na uciążliwość zapachową może wywołać depresję, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienia oczu i gardła. I dalej. Dalej czytamy tak. Obniżają komfort życia, wywołują nasilenie takich niekorzystnych objawów psychotomatycznych jak rozdrażnienie, bóle głowy, nudności, trudności z koncentracją, utrata łaknienia, trudności z zasypianiem i szereg innych niekorzystnych objawów. Ich niekorzystne działanie jest zbliżone do działania hałasu. Ponadto obniżają atrakcyjność turystyczną miejscowości narażonych na ich oddziaływanie. I uwaga, obniżają atrakcyjność terenów, a w związku z tym ich cenę. To tyle. Co do, jak pan to mówił, prawa człowieka do życia. Dziękuję bardzo. Tutaj podają kwotę odbioru śmieci. Ja myślę, że panie prezydencie, na jutro powinna być informacja, ile oszczędne gminy, bo z tego co ja orientuję się, to pan kolega Traczyk powiedział, że w Wieliszewie jest 29 zł, a u nas jest 28. Tak? Nie, no zgromadzenie
34. To jest dosyć istotna informacja, czy my jesteśmy najdrożsi, czy jednak troszkę w drugą stronę, bo ten argument w momencie tak troszkę jest strzelony w kulą. No właśnie, to jest. Nie, ale jeżeli jest argument, że oni nie mają i mają 29, no my póki co nie mamy. Nie mają umowę, panie przewodniczący, ale stary. Tak, właśnie. Ale Szwedzi nie chcą. My możemy oczywiście sobie, ale zapłacić bez tej firmy i działa. Oczywiście. Już dzisiaj się zgodzimy wszyscy. Pamiętajcie Państwo jednej tylko rzeczy. Ja nie chcę być, ja tylko przewodniczę tej komisji, nie chciałbym być adwokatem żadnej ze stron. Ale pamiętajcie Państwo, że regionowo liczy 50 tysięcy mieszkańców. I pamiętajcie o wszystkich, a nie tylko jednej. Ale to jest argument. Przepraszam, przechodzimy do naszej dyskusji. Kolejną osobą, Andrzej Kalinowski, bardzo proszę. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Pierwsza rzecz to Panie Prokurencie, no, ja nie usłyszałem odpowiedzi, tak lub nie. Wystarczy odpowiedzieć udostępnię, nie udostępnię. To jest pierwsza rzecz. Nie chciałbym, żeby pan prezydent znowu się wypowiadał w pańskim imieniu, bo to było pytanie skierowane do pana. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, szanowni państwo, z radnym Petryką my nie złożyliśmy wniosku do KZB o udostępnienie informacji publicznej, tylko skorzystaliśmy z zapisu artykułu 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który ten punkt mówi, że w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędów gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych i tak dalej, i tak dalej. To jest zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionych. My jako radni jesteśmy zobowiązani do zachowania takiej tajemnicy, to jest, że byśmy wtedy popełnili przestępstwo, a uniemożliwiając nam dotarcie do tych dokumentów, na chwilę obecną pani prezes popełniła przestępstwo, bo nie zastosowała się do ustawy, która ją do tego obliguje, bo przypomnę, KZB jest 100% własnością Urzędu Miasta. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, panie prezydencie, bo jeszcze tylko jedno pytanie a propos. Na jakiej podstawie pan ma dostęp do tej umowy, skoro nam radnym odmówiono? Co najmniej powinien pan się wyłączyć z ewentualnych rozmów na temat procedowania tej umowy z prostej przyczyny. Jest pan również prezesem spółki PEC Legionowo, więc ja nie za bardzo rozumiem, na jakiej podstawie pan ma wpływ do tej umowy. Jaki ma związek PEC Legionowo z tą sprawą? Może tylko tyle, że graniczy i dzięki temu mam lepsze rozpoznanie tej działki, tej sprawy, tych wszystkich uciążliwości, bo naprawdę pracuję tam, jestem tam codziennie. Natomiast jeżeli chodzi o mój wgląd, jak powiedziałem, urząd dostaje te informacje do celów podatkowych, bo my wymierzamy podatek. Także od wszystkich najemców, którzy wynajmują tereny będące własnością gminy, są one objęte podatkiem od nieruchomości. Czyli państwo nie płacą tylko czynszu do KZB, ale płacą także podatek. Podstawą wymiaru tego wydatku, tego rejestru kontroli, jest umowa, którą nam przesyłają. Ona jest w teżce u nas pewnie, albo jest, albo nie ma, ale powinna być w teżce założonej podatkowej i jest objęta ordynacją podatkową. Ja mam dostęp do tych danych jako prezydent miasta, w związku z tym to nie jest. Natomiast przecinając tą kwestię, ja naprawdę uważam, że ona powinna być jawna. Nie wiem, czy pan prokurent może podjąć taką decyzję, czy trzeba poczekać na pana prezesa. Za dużo narosło jakichś niepokojów i problemów wokół tej umowy, żeby ona była jawna. Ja ją widziałem, mam do tego upoważnienie, mam upoważnienie do przetwarzania danych, zajmuję się tym. No i tutaj włączenie tego kwestii, tak jak ja mam wszystkie twoje stanowiska sprzed ostatniego okresu, to PiS rządzi i wymieniał, że ma to jakiś związek dzisiaj z swoją radą, albo i dużo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja tylko chciałem się odnieść do tej umowy. Zawsze wpisujemy w umowę klauzulę poufności ze względu na naszą konkurencję, która bardzo mocno śledzi nasze działania. Jest to zrozumiałe, no walczymy w sumie na tym rynku. Ale ja tutaj ze strony spółki też nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby państwo radni mogli się zapoznać z tą umową. Nie ma tam żadnych rzeczy, których byśmy się obawiali. Jeszcze raz podkreślam, że klauzula została wpisana tylko i wyłącznie po to, żeby
konkurencja nie mogła nas torpedować, a chciałbym zwrócić tu uwagę, że w momencie, kiedy wpłynął nas wniosek o otrzymanie pozwolenia na przeładunek w tym miejscu, następnego dnia jedna z naszych konkurencji złożyła intratne propozycje podnajmu tego terenu zamiast nas. Więc sami Państwo widzicie, z czego to wynika. Dziękuję bardzo. Kolejną osobą zgłaszającą się do dyskusji. Proszę Państwa, Jarosław Grabowski, proszę Państwa, ja widzę, że popełniliśmy jako radni straszny błąd. Ja się przyznaję do tego błędu, bo w życiu nie powinniśmy wyrażać zgody na bezprzetargową dzierżawę działki. Jeżeli już, to po przetargu. I tu pan prezes, pan prokurent podkreślił to, że inna już konkurencyjna firma chciała to zrobić. Być może, ja nie mówię, że tam miałoby być, być może to byłby większy zysk dla spółki. Panie prezydencie, pan posiada dostęp do umowy. Ja tylko jeszcze chciałbym się zapytać, czy któryś z radnych jeszcze posiada taki dostęp do umowy? Bo tak naprawdę pan, panie prezydencie, ujawnił pewne zapisy tej umowy. Nie wiem, czy pan jest uprawniony do tego, bo pan nam na przykład powiedział dzisiaj, że ta umowa może być rozwiązana z miesięcznym wypowiedzeniem, a pan prezydent powiedział wręcz, że to jest niemożliwe. Ale przed chwileczką pan odpowie na to pytanie. Bardzo proszę, słuchajcie państwo, ale przed chwileczką na ten temat dlatego proszę, tak, ja chciałem się spytać, z jakiego to, że pan prezydent jest prezydentem, ale nie wiem, czy nie ujawnia tajemnicę. Jeżeli umowa objęta jest klauzulą, jeżeli firma zastrzegła i nam radnym nie udostępniono nawet takiej zwykłej informacji, że można z miesięcznym wypowiedzeniem, a pan prezydent dzisiaj ujawnia tę informację, my po prostu, proszę państwa, dowiadujemy się, tak jak państwo widzicie. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że można z miesięcznym wypowiedzeniem, na poprzedniej sesji, że umowa została podpisana, na spotkaniu 9, że nie została podpisana. Za każdym razem jesteśmy wprowadzani w błąd. I tak naprawdę, dlaczego? Teraz zwracam się i do przewodniczącego rady, i do władz miasta. My kierowaliśmy i do miasta, i do przewodniczącego rady, kierowaliśmy takie pismo, i do miasta, i do prezes KZB ujawnienie tej umowy. Teraz nam się mówi, i spółka nie wnosi sprzeciwu, że może to ujawnić, jakie czynności podjęły władze tego miasta, włącznie z przewodniczącym rady miasta, celem pozyskania tej umowy, jeżeli spółka mówi, że oni nie widzą przeciwwskazań do ujawnienia tej umowy. To jest jedno z pytań. Po drugie, panie prezydencie Pawlak, mówi pan, odnosząc się do kwestii kondycji finansowej spółki, mówi pan, że problem się rozwiąże, jeżeli kondycja będzie słaba i firma będzie miała problemy finansowe. Zacznie się problem. Problem, to właśnie, problem się rozwiąże pewnie dla firmy, ale mieszkańcy zostaną z górą śmieci, bo proszę popatrzeć, co się dzieje ze śmieciami w takich podobnych składowiskach. Te śmieci pozostają, bo zgłaszają się wierzyciele i pracownicy, którzy jako pierwsi są zabezpieczani. Nikt nie zajmuje się wywożeniem tych zgromadzonych śmieci. I teraz jaka będzie kontrola nad tym wszystkim? Czy postawi pan tam strażnika miejskiego, który będzie kontrolował, jakie samochody i skąd te śmieci tam przyjeżdżają? No to życzę powodzenia. Panie prezydencie, jaka jest... Tak, jaka jest, czy jest... Ale się pan zachowuje, jaka jest... Jaka jest... Szerzuje pan głowę przez całe spotkanie. Bardzo proszę o stolik. Szanowni państwo, za sekundę zamknę dyskusję. Jak się... Proszę państwa, panie prezydencie, jaka jest możliwość, że i jaka jest pańska wiedza, albo pańskie przypuszczenia, albo jak, że następny przetarg, który będziemy ogłaszać, będzie zawierał zapisy o tym, że firma powinna posiadać punkt przeładunkowy? W moim odczuciu, i to pan też powtarzał, że nie ma takiej możliwości, żeby zastosować takiego zapisu. W związku z powyższym, co ta firma będzie miała z tego? Nic nie będzie miała tak naprawdę. Po drugie, pamiętajcie państwo, że nam, to co powiedział przewodniczący komisji, nam radnym na każdej sesji, na każdej komisji mówi się, że pamiętajcie, że regionowo potrzebuje na przykład więcej mieszkańców. Dlatego musimy wydać zgodę na budownictwo mieszkaniowe, na kolejny lot. Nie będziemy nikomu życia urządzać, tak się nam to mówi.
kiedy my mówimy, że najpierw zadbajmy o tych mieszkańców, którzy tu mieszkają. To samo mówimy przy tej sprawie, przy każdej sprawie. To nie jest sprawa śmieci. Sprawa teraz państwa dotyczy sprawa śmieci, ale budownictwo mieszkaniowe, które tu się dzieje, zabudowa szeregowa, która powstaje w miejscach niedozwolonych, to radni nam mówią... mieszkania. To państwa kupili te mieszkania. No właśnie. To nie radni, tych mieszkańców mówi, że kupili te mieszkania. A teraz już chcecie... Ja zaraz powiem, co tam chce zrobić. Panie radni Spokorzewski, jako radni z tego okręgu powinien stanąć właśnie przed mieszkaniem. Stanę i stoję i nie uciekam i za chwilę się wypowiem, tylko pan już trzy razy zabiera głos i nie daje zabrać głosu. Ja mogę się wrócić. Proszę radnego Spokorzewskiego dopuścić do głosu. Dzień dobry, Marcin Spokorzewski, jestem radnym z tego okręgu. Przepraszam, bo tu jeszcze ktoś jest za bardzo odpowiedzieć. Proszę dodać, że głosował pan za przeładowanie. Szanowni państwo, panie osobiście bardzo przepraszam za ten fatalny nałóg. Rzucam palenie od dłuższego czasu. Moje naszowie mieszkają. Pan się do panu nie chciał mieszkać. To korupcja. No właśnie, zaraz poznają korupcję. Szanowni państwo, ja panią osobiście przepraszam za ten nałóg rzucie, bo my rzucam palenie od pół roku. A w sytuacjach nerwowych, a taka tutaj tego zaliczam rzeczywiście. Też rysuję nerwowo, więc proszę mi to wybaczyć. Nie przywykłem do pracy pod taką presją i napięciem, więc uprzejmie panią przepraszam. Odpowiadając panu Grabowskiemu, ja dzisiaj tuż przed naszym spotkaniem miałem możliwość pokazania panu prokuratorowi, gdzie jest ta sala, bo spotkałem go pod urzędem. Zapytałem, które z tych elementów umowy mogę ujawnić, więc dostałem zgodę na kwestię ujawnienia właśnie tych zapisów, a w zasadzie poprosiłem, żeby pan je przedstawił, żeby było bardziej wiarygodnie. Natomiast wyszedłem trochę przed szereg, ale absolutnie mam zgodę, że ta tajemnica w tym zakresie została zdjęta. Natomiast ja rozumiem, że pan dzisiaj w tej chwili zadeklarował, że może być ta umowa utajniona, w związku z tym ja jutro do pani prezes PZB zadzwonię, żeby wszystkim państwu ujawniła tą umowę i proponuję zakończyć temat tej umowy. Ona będzie lada chwila państwu wszystkim przekazana. Postaram się, żeby to jeszcze było na sesji, przed sesją, czy w trakcie tej sesji będę rano na ten temat pracował. Prosiłbym, żebyśmy uspokoili emocje, bo temat jest bardzo trudny, a w szczególności dla państwa radnych jest trudny. Ja rozumiem, że państwo macie dużo żalu do nas wszystkich za sposób prowadzenia tej sprawy i za wyniki. My chcemy tak naprawdę uczciwie przedstawić wszystkie. I ja naprawdę wiem, że państwa nie przekonam. Ja chciałem te informacje przekazać radnym, bo oni będą musieli bardzo trudną decyzję podjąć i prosiłbym, żebyśmy jakoś w spokoju dalej nad tym pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie zgodzimy się na żadne. Żadne. Obojętnie jaka firma, Andrzej, jak się będzie nazywać. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Nie ma mowy na tego śmieciowego. Bardzo proszę o spokój. Ja może to było głos. Nie czuję się, żeby panią w jakikolwiek sposób zniewalał. Nie czuję się. Ja tak, uważam. Właśnie pani ma takie pani prawo. Natomiast jeżeli pani pozwoli, to ja się wypowiem. Marcin Smogorzewski, jestem radnym z tamtego okręgu. Patrząc tutaj na ogromną satysfakcję kolegów siedzących po drugiej stronie, chciałbym państwu coś zacytować, ponieważ ci państwo wykorzystują was, ponieważ ich intencje, ale może tak, może zacznę tak. Jeżeli państwo chcą poznać moje zdanie jako na razie swojego przedstawiciela, to bardzo proszę o cierpliwe wysłuchanie. Myślę, że nie zabiorę państwu do czasu. Szanowni państwo, proszę nie przeszkadzać. A od wielu lat wydaje mi się, że coś dla państwa też starałem się zrobić i parę inwestycji w naszej... Ale bardzo proszę, no po prostu ja wyjdę, bo też jestem człowiekiem. Bardzo proszę, wysłuchiwałem państwa głosu z dużą cierpliwością i z dużym szacunkiem i tego samego od państwa wymagam. Szanuję was jako ludzi, jako wyborców, ale też tego szacunku wymagam. Jeżeli będziecie państwo buczeć, śmiać się, przerywać, to ja bardzo chętnie tą salę opuszczę, bo mam parę innych ciekawych sposobów na spędzenie wieczoru. A chcę z państwem rozmawiać na temat naszego wspólnego problemu. I bardzo proszę o szacunek. Patrząc na ogrom, tak, ja państwa szanuję, słuchałem, nie przerywałem. Szanowni państwo, jeszcze jedno słowo od państwa, naprawdę skończę dyskusję. Z ogromną satysfakcją. Nikt nikogo nie przerywał. Bardzo proszę. Radni siedzący po drugiej stronie stołu,
wykorzystują tą sytuację, ponieważ czują tutaj ten moment, że to jest punkt zapalny, który może doprowadzić do pewnych zmian w naszym mieście. Pozwolę sobie zacytować, nie jest to za długi fragment, uzasadnienie do projektu uchwały, który złożyli radni opozycyjni. Podczas sesji Rady Miasta w dniu 6 listopada tamtego roku podjęto uchwałę, tutaj nie będę Państwa zanudzał, o odstąpieniu od obowiązku przetargowego zawarcia umowy na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własności gminy miejskiej Legionowo. I tutaj zaczyna się frustracja. W grudniu 2002 roku inny podmiot gospodarczy, to są słowa radnych, którzy Was teraz reprezentują i atakują nas jako tych złych, tych gorszych. Inny podmiot gospodarczy zajmujący się gospodarką odpadami skierował do KZB Legionowo spółka z o.o. pismo, w którym wyraził zainteresowanie nieruchomością, której dotyczy powyższa uchwała. Mając na uwadze, i to są słowa uzasadnienia, to nie są słowa wypowiedziane w gorącej dyskusji. Do rzeczy, tak, do rzeczy, ale warto to podkreślić. Mając na uwadze możliwość osiągnięcia większych dochodów z dzierżawy nieruchomości, Rada Miasta stoi na stanowisku, że nieruchomość powinna być wydzierżawiona po przeprowadzonym przetargu. Czyli to oznacza, że w tej chwili ci Państwo może zmienili zdanie i się zorientowali, ale ich intencją było to, żeby miasto wydzierżawiło tą działkę za wyższą cenę, ale przeznaczyło na ten sam cel. Ponieważ ta działka, proszę mi dać dokończyć, bardzo proszę, ta działka od lat powiedzieli nam, co tu ten broń. Ja już nie mogę, bardzo proszę, ja się nie godzę. Jeżeli ja słucham tutaj od kolegów radnych opozycyjnych, że tu są jakieś niejasne powiązania, a dlaczego bronimy tej spółki, to dlaczego Państwo bronią innego podmiotu, który złożył? Proszę Panie Dariuszu, Pan będzie miał czas. Tak, ja byłem za, tak. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Proszę Państwa, zawsze taki... Szanowni Państwo, drodzy Państwo, ja chciałem tylko Państwu... Jasne. Słuchajcie, Szanowni Państwo, drodzy Państwo, kończymy dyskusję, bo widzę, że jest hałas, nie można nic powiedzieć. Nie dacie Państwo powiedzieć nikomu jednego słowa. Jedna część może mówić i nie przerywacie, inny przerywacie non stop. Albo będzie może już powiedzenia dla wszystkich, albo ją skończymy natychmiast. Ja Państwu powiem tak, człowiekiem się jest, radnym się bywa. Ja nie jestem przywiązany do tego stołu, naprawdę mam wiele pomysłów na swoje życie. Jak Państwo sobie prześledzicie moją historię zawodową, nigdy nie wykorzystywałem tej sytuacji, że mój brat jest prezydentem, a że ja jestem radnym. To jest prawda, tak? Do rzeczy, tak. Ale ja wiem, że Państwa to nie interesuje. Mnie interesują natomiast różne rzeczy poza tym. To nie jest dzień na politykę, to jest dzień na medialową i mieszkańców. I do rzeczy, po raz kolejny prosimy. Do rzeczy. W poczuciu obowiązku i w związku z tym, że siedzący tutaj radni, nie wiem jak oni zagłosują, ja Państwu za chwilę powiem jak ja zagłosuję. Nieraz wspierali mnie przy inwestycjach, które robiliśmy u nas na dzielnicy, także u Państwa. I w poczuciu odpowiedzialności za 50 tysięcy mieszkańców, bo nie jestem tylko przedstawicielem Państwa dzielnicy, ale całego miasta, ja przy tych warunkach, które znam, tutaj z informacji, które uzyskałem, tak, dam szansę tej firmie na 3000 metrów kwadratowych działce zrobić przeładownię tych śmieci. Ale ja nie jest pan od... szansę, skoro pan nie zna warunków umowy. Znam. Nagrywa się! Jasno wyraziłem swoje zdanie. Działka od lat 90. była przeznaczona na sortownię odpadów od 2001 czy 2000 roku. Tam to było. Wielu z Państwa kupiło nieruchomości od deweloperów, którzy mieli już obowiązek w prospektach wpisywać, co jest w okolicy i na jakie narażenie jesteście Państwo warunki. Ja nie będę...
Przepraszam, gdzie? Tak, oczywiście w prospekcie. Tak, w prospekcie deweloperskim mojego teścia, jeżeli pani chce wiedzieć, jeżeli mówimy o takich sytuacjach, to jego obowiązkiem było zamieścić tą informację z mapą, na co przeznaczone są najbliższe tereny i państwo świetnie wiedzą. Ale bardzo proszę iść z teścią do sądu. Teść jest odpowiedzialną osobą. Myślę, że macie państwo otwartą drogę, jeżeli będziemy sobie wyciągać jakieś rodzinne tematy. Chce pan dać szansę. Dlaczego dać 10 lat pierwszy, a nie na przykład na rok, żeby sprawdzić? Ale tak jak mówimy, podejmujemy decyzję na podstawie informacji, że w ciągu miesiąca, jeżeli firma nie będzie się zachowała w porządku i po wniesieniu przez nią kaucji do marszałka, nie do prezydenta, nie do radnych, tylko do marszałka województwa, możemy rozwiązać tą umowę. Dlaczego nie damy szansy? Posłuchajcie, drodzy państwo, mówimy o państwa nie interesuje złotówka, dwa złote. Radny Grabowski, wielki państwa obrońca, jeżeli ponosiliśmy podatek od nieruchomości, podkreślał, jakże ogromną wartością jest złotówka, każda złotówka dla mieszkańca Legionowa, a w tej chwili lekceważymy 2 złote, 3 złote. Ja państwa naprawdę nie przekonam. Proszę docenić to, że w pełnej odwadze, jako radny z tego terenu, mówię to, co myślę. Państwo nie jesteście w stanie zmienić swojego zdania, ja to szanuję. Ale proszę też... Ale to nie jest dyskusja między nami. Bardzo proszę o spokój. Szanowni państwo, nie przerywajcie. Ale to ja. Już jest bardzo długi monolog. Czy każdy z nas miał szansę, żeby wypowiadać przez taki czas? No to będzie. Ja bardzo chętnie skończę już. Poznaliście państwo moją decyzję, moje zdanie. Znacie państwo też pewne intencje, też wzięliście pod uwagę. Jeżeli macie państwo pretensje, przyjmuję to. Ja podejmuję taką decyzję odpowiedzialności za całe miasto. Dziękuję. Ja mam do pana pytać. To nie jest miara, proszę panią, to jest przewodniczący. Bardzo proszę. Tam jest przewodniczący. Pani czeka już bardzo długo po chwilach. Jest skończona. Zapraszamy. Ja mam pytanie jako do radnego z mojego terenu. Co pan zrobił, żeby nie było takiej sytuacji? Co pan zrobił w tym kierunku? Czy pan wysłał prezesa firmy, żeby z ludźmi rozmawiał? Co pan zrobi w tym kierunku? Od czego pan jest? Od czego pan jest? O informowaniu o tańcówkach? Drodzy państwo, może podobieństwo do Pawła Ogarzewskiego jest jak. Natomiast ja na tańcówki myślę, że przez kilkanaście lat, jak jestem radnym, to zapraszałem państwa raz. Ja akurat chyba nie z tego rejonu, tylko będzie kościoła. Ja rozumiem, nie każdemu się podoba, nie każdej się podoba. Przyjmuję to na klatkę i to szanuję. Co zrobiłem? Pilnuję tego, żeby państwo na 3000. Proszę pani, ja pani powiem tak zupełnie szczerze, bo jak mówię, człowiekiem jestem, radnym bywam, nie muszę nim być. Jakie z najbliższym sąsiedztwem mogą być konsultacje? Jakie? Przecież dla państwa nie będzie żadnego argumentu, żeby nie powstała tam przeładownia śmieci. Państwo tego nie chcecie. Czy to będzie? Nie chcecie. Więc jakie konsultacje? A w planie zagospodarowania od 2000 roku była tam przeładownia śmieci. Więc przynajmniej państwo, którzy po tamtym okresie się wprowadzili, to mieliście świadomość, że może na 3000 metrów powstać przeładownia śmieci. Bardzo przepraszam. I nie mówię, przyszliście do mnie. Bo ja mieszkam 60 tak, lat. Tak, to prawda. Ja mieszkam więcej, pani się nie ma. Pani Szwarty, powiedziałem, że przynajmniej ci, którzy po 2000 roku tam się wprowadzili. Dobrze, dziękuję bardzo. Przeszłam i chcę trochę żyć spokojnie, a nie zdrowia. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, z uwagi na to, że są bardzo duże emocje, praktycznie już nic nie wnoszą, jest tylko przekrzykiwanie. Sekundę, udzielę głosu jeszcze pani i odpowiedzi na chcecie wody, czy nie? Zapytania i zamknę dyskusję w tym punkcie, przejdziemy do wydarzenia.
Tak, oczywiście. Anna Walczewska, mieszkanka Olszankowej, matka dwójki dzieci. Chciałam jeszcze powiedzieć, że zazwyczaj biznes buduje się na zaufaniu. Na co dzień pracuję w dużej korporacji na stanowisku menedżerskim i widzę, że już tutaj podczas tego pan prokurent nam mydli trochę oczy, ponieważ pan powiedział, i tutaj zacytuję, nie wiem, czy ktokolwiek zwrócił tutaj na to uwagę, że przy 50 tysięcznym mieście, tak, będzie wjeżdżało 8 śmieciarek. 8? Tylko ile naście razy dziennie, bo nie wyobrażam sobie, że 8. I nie mogę się doczekać, kiedy jakiekolwiek dziecko, bo zachęcam, nie wiem, czy tutaj szanowni radni byli kiedykolwiek na tamtych w okolicach, faktycznie w 2000 roku mogło coś się zmienić. I oczywiście jest to teren, mówi się, że przemysłowy. Zachęcam, żeby tam przyjść i zobaczyć, jak wiele jest dzieci, jak wiele jest szkół, że są place zabaw i już nie mogę się doczekać, kiedy którekolwiek dziecko wpadnie pod jakąkolwiek śmieciarkę. Ja wiem, że było mówione, że będą różne systemy zabezpieczające, niemniej... Dziękuję też, że chciałabym tylko dokończyć. Jeżeli mają być takie systemy, jak tutaj w budynku, gdzie zostały ukradzione obrazy, no to boję się o moje dzieci. Dwa chciałabym, nie wiem, tutaj w ogóle było tutaj bardzo szereg, dziękuję tutaj panom za przygotowanie szeregu jasnych i ciekawych argumentów. Dodałam tylko jeszcze kilka, których tutaj nie padło. Nie wiem, czy państwo wiedzą, szanowni radni i inni, że tuż za ogrodzeniem tegoż miejsca, gdzie miałoby powstać to śmieciowisko, znajduje się piekarnia Nobel, czyli tak zwany Nowakowski, oraz również trzy topole wcześniej tutaj wspomniane. Jest to również produkcja żywienia, jest to produkcja, mówimy tutaj o żelkach i innego rodzaju produktów. I nie wiem, jak państwo sobie zdają sprawę, jak tutaj biznes wygląda. Oczywiście te firmy państw płacą podatki do kieszeni Legionowa, ale nie wiem, czy jak państwo sobie znają, czy wiedzą, jak działa biznes, tam też jest zagraniczny. Zazwyczaj jest tak, że gdy jest jakaś fama, pójdzie, że jest śmieciowisko, spada też kupno, spada też sprzedaż oczywiście, więc ludzie zaczynają być zwalniani, więc jeżeli państwo chcą się przyczynić do spadku zatrudnienia ludzi, to też zachęcam do tego. Z chęcią pan może dokończyć, bo pewnie pan komentuje to, co mówię. Niemniej jeszcze chciałabym zachęcić... A nie, dziękuję. Dodałabym jeszcze, że warto, że chciałabym, żeby tam znalazł się sanepid, bo nie wiem, czy sanepid nie powinien mieć tam wgrątów dotychczas, żeby się wypowiedział na odległość metrażową, tak, co do fabryk, czy też co do budynków. Został powiadomiony. Został powiadomiony? Na razie kontrolę, to już, tylko tyle. To cudownie. I jeszcze tylko jedna sprawa, jestem zazwyczaj z tych osób, które rozwiązują problemy, a nie lubią ich tworzyć albo skupiać się. Zadam tylko jedno pytanie. Dlaczego skupiamy się tylko i wyłącznie na tej działce? W powiecie legionowskim, czy nie istnieje ani jedna inna działka z dala od mieszkańców, która nie sprawiała takich problemów i nie sprawiała takich, że tak powiem, emocji? I to jest pytanie tutaj do pana prezydenta, bo może nie trzeba znajdować teraz nas na odpowiedzi, czemu skupiam się tylko i wyłącznie na tej jedynej działce, gdzie od 2000 roku zmieniło się już wiele. Może warto byłoby poszukać gdzieś indziej, a nie utrudniać życie ludziom. Dziękuję bardzo. Bo to było ironiczne. To my prosiliśmy radnych o pomoc, a nie radni nas, bo pan powiedział, że pan z ogromną satysfakcją patrzy. My będziemy z satysfakcją patrzeć, jak państwa odwołamy, a na pewno nie będziemy na was głosować. Oczywiście. To radny prosiliśmy o pomoc. My, mieszkańcy, pana Klecyka, pana prosiliśmy. Może gdyby pan nam się nawinął, poprosilibyśmy pana, bo nie patrzyliśmy na opcje polityczne. Po prostu. Nie zabiera głosu, jak opowiada się. Nie wolno przerywać i nie wolno naskakiwać, bo jest od tak sobie wasz. Nie naskakuj na ludzi, człowieku.
Bardzo proszę przewodniczący. Dzień dobry panie. Szanowni Państwo, zadajecie pytania, rzeczywiście nie pozwalacie nam odpowiedzieć. Chętnie słuchacie. Przedstawiłem się. Ryszard Brański, radny i przewodniczący rady. Szanowni Państwo, pada wiele pytań. Nie jest to dla nas łatwy temat, nie jest też dla Państwa prosty temat. Prawdę mówiąc, ja Państwa bym podzielił na dwie grupy. Są osoby, które tam żyły od lat. Ja w 2001 roku uchwalałem plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Nie było pana Kiełbasińskiego. Prezydentem był pan Kicman, wiceprezydentem był Wiesław Kwiatkowski. Pamiętam dokładnie, jak przychodzili mieszkańcy z tamtego terenu i prosili, żeby nie robić takich zapisów, jakie żeśmy przymierzali się, żeby ograniczyć zabudowę mieszkaniową dla państwa terenów. Oczywiście uwzględniliśmy to, natomiast stan faktyczny wtedy był taki, jaki w tej chwili jest. Była fabryka domów, było przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, było wiele różnych instytucji, które naprawdę... Przemysłówka, była zlewnia, było wszystko. Zlewnia powstała później, okej. Natomiast, szanowni Państwo, ja nie będę się Państwu, że tak powiem, starał przypodobać, żebyście na mnie zagłosowali, czy żebyście nie zagłosowali. Natomiast słyszałem, ja nie byłem na spotkaniu, jeżeli pada od Państwa pytanie do radnego Traczyka, że trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, czyli zlikwidować PEC, zlikwidować nowe... Nie. Pan radny Traczyk, który zorganizował spotkanie, nie potrafił Państwu opowiedzieć, jakie to są konsekwencje, że to nie ma praktycznie możliwości. Ale wrócę do tego, że podzieliłby Państwa na dwie grupy. Bo rzeczywiście, ci, którzy tam mieszkali, ale szanowna Pani, wiele osób skorzystało, sprzedało deweloperom działki, ja nie mówię, że Pani, swoje działki i przyszedł deweloper i wybudował. A kto kupił te mieszkania? Każdy z Państwa, kto kupował, wiedział, jakie jest sąsiedztwo i jaki jest plan zagospodarowania dla tego terenu. Ja współczuję, że tak jest, ale na to nic nie pomogę. A teraz się zwrócę do kolegów wnioskodawców. Panowie, nie uciekniecie od uzasadnienia. Szczególnie, momencik, proszę nie przerywać. Pan Darek Petrycha kropi przed i wobec, żeby znaleźć haczyki na tą firmę, a interesuje go bardzo pan Apelski, ta firma partner. No tak. Dlaczego? Jakie ma tam powiązania? Pan zarzuca nam, że my chcemy, proszę pana, zabezpieczyć miasto, bo my odpowiadamy. To jest obowiązek prezydenta, żeby zabezpieczyć dla całego miasta odbiór odpadów komunalnych. To jest nasz obowiązek, pana, mój, każdego z nas. Ja państwa rozumiem, ja nie chcę tu polemizować, bo ja też bym nie chciał mieć tego, co państwo mają, ale niestety taki jest stan faktyczny. Jeszcze jedno. Kolego Sławku, jeżeli podajesz informacje, a ładnie to odczytałeś tam, na co ten smród, użyję takiego prostego słowa, szkodzi. Rzeczywiście. Ale nie zainteresowałeś się tym, że śmierdzi tam bardzo mocno w PWK ten zrzut szampli. Ja tam byłem. Tam stoi kilka szampli. Proszę nie mówić. Stoi kilka szambiarek. Powiem tak, Legionowo jest skanalizowane. Te szambiarki przywożą ten smród z ościennych gmin. My nie jesteśmy tacy, żeby powiedzieć, zabierzcie sobie ten smród. Z Legionowa oczywiście też. Ale wrócę do tego. Sławiu, podawałeś stawkę. Rzeczywiście 29 zł jest zabudowa jednorodzinna. Ale 9,70 od zabudowy wielolokalowej. A jak kolego wiesz, Wieliszew buduje na potęgę. Rozdeptuje nas, rozjeżdża nas. Proszę sobie policzyć,
ile zużywa jedna osoba wody. Normy mówią 4, 5 do 7. Jeżeli pan policzy, firma sobie rekompensuje na tych wielolokalowych. Dlaczego wprowadzili od metra sześciennego tylko dla wielolokalowych? Bo nie mają opomiarowanej reszty. Ja wiem, że państwa nie obchodzi, że mieszkańcy nasi na drugi rok mogą płacić tyle, co płacą w nieporęcie. Ale to mi to obchodzi, panie, jeśli to jest proszę panie, ja wiem, że panią to. Ale to pan wie, a ja nie chcę. Dobrze, szanowni państwo, kolego Daszko, wykorzystujesz sytuację, promujesz konkurencyjną firmę. W tej branży rywalizują, a ty promujesz firmę, która by weszła na otwarty przetarg. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, naprawdę w tej chwili się tylko przeszukujemy. W tej dyskusji przed zamknięciem jeszcze udzielę głosu radnemu Dariuszowi Petryce i pani jako przedstawicielce mieszkańców. Chce pani najpierw? Tak, proszę pani pierwsza. Bardzo proszę. Chciałam się tylko odnieść tutaj do wypowiedzi. Bardzo proszę o spokój. Nie musi pan nas dzielić. My naprawdę tu przyszliśmy wspólnie w jednym celu. I czy jesteśmy starymi, czy nowymi mieszkańcami. I my akceptujemy ten stan, że są szeregowce, że są nowe domy. Ale teraz chcemy mieć odpowiednie dla nas warunki do życia. I teraz, bo my może się w ogóle zapędziliśmy w taki kozi róg, bo my nie rozmawiamy o tym, albo będziemy mieli tu przeładownię, albo nasze śmieci nie będą odbierane. Nie, po prostu rozpiszmy przetarg, jeśli to jest faktycznie takie niepewne, że inne firmy się zgłoszą. Przecież ten biznes śmieciowy jest teraz bardzo duży. Rozpiszmy przetarg, zobaczmy, ile będą kosztowały nas śmieci. Jeśli faktycznie to będzie tak wielka kwota, że nie będą tego mieszkańcy mogli udźwignąć, no to zacznijmy rozmawiać. Ale teraz nie mówmy o tej przeładowni, bo nawet nie sprawdziliśmy, ile nas by to kosztowało bez tej przeładowni. No ta kwota nic nie mówi. Powiedział pan 2 złote. To 2 złote mówi. A to 1 600 000, to jakby dla mnie, dla mieszkanki, to nic nie znaczy. Nie znaczy w tym kontekście, że nie jesteśmy w stanie tego odnieść do naszego domowego budżetu i do tego, co tracimy względem tych 2 złotych. Bardzo proszę, szanowni państwo, tak jak mówiłem, ostatni głos tej dyskusji, Dariusz Petryka, bardzo proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Proszę państwa, jeżeli my jako radni składamy projekt uchwały, my musimy napisać uzasadnienie do tej uchwały. I w tym uzasadnieniu, zaraz po sesji, która była w grudniu, a kiedy przyjmowaliśmy budżet na 2023 rok, a kiedy ja na przykład powiedziałem podaliśmy tutaj jako argument do tego projektu uchwały, żeby tą zgodę cofnąć, że zgłosił się inny podmiot gospodarczy, bo o tym się dowiedzieliśmy na początku stycznia albo pod koniec grudnia, że zgłosił się inny podmiot, który jest zainteresowany tą nieruchomością i ewentualnie oferuje większe pieniądze. Ten podmiot... Dostaliśmy od listu. Wskazówkę, dostaliśmy listu. Dostaliśmy maile wszystkie. Dlaczego pan się nie ma teraz? Już, chwileczkę. To uzasadnienie uchwały, ono tak naprawdę nie ma żadnego praktycznego znaczenia, jakie my podamy to uzasadnienie. Bardzo proszę o spokój. Podaliśmy argument, będąc świeżo po dyskusji budżetowej, że jest możliwość uzyskania większych środków pieniężnych, jeżeli to będzie inny podmiot, ale my nie wskazywaliśmy, że to ma być z branży gospodarki, odpadami, bo każdy podmiot, który chciałby
przystąpić do przetargu, mógłby wystartować i sobie ten teren dzierżawić. Chodziło o to, że my tutaj z radnym Grabowskim i Kiełbasińskim promujemy to, żeby nie było bezprzetargowej dzierżawy, bo są tutaj dziwne sytuacje. Bardzo dużo nieruchomości bezprzetargową dzierżawę trafia do ludzi powiązanych z obozem władzy, a potem po 3-4 latach jest tym ludziom sprzedawany. Jest mnóstwo tego typu przykładów. Na przykład na tej sesji w grudniu ja podawałem przykład tutaj spółki radnego, która założyła spółkę i po tygodniu od założenia spółki pustej praktycznie dostała tutaj w urzędzie lokal bezprzetargowo. Czy chcielibyście Państwo taki lokal tak dostać? Także to był, ten projekt uchwały był moim protestem przeciwko w ogóle bezprzetargowym formom dzierżawienia nieruchomości. Czy radny, który chodzi w 2020 roku w styczniu po mieszkańcach i chce, żeby podpisali odwołanie za to, żeby nie było tutaj tego typu inwestycji, czy to jest w ogóle logiczne, żeby chciał, żeby inna firma to prowadziła? Ja jestem za tym, ja się dzisiaj podpiszę za tym, żeby zmienić plan, żeby tam tego typu inwestycji nie było. Może być gospodarka odpadami, ale tylko w zakresie stacjonowania pojazdów, tak jak jest to dzisiaj. To nikomu nie przeszkadza, może być. I ja bym na przykład, żeby inna firma mogła w ten sposób korzystać, która by zaoferowała wyższe pieniądze. Niezależnie od tego, jaka firma by chciała tę inwestycję robić, będę i byłem przeciwko. Dziękuję. Pozostałe informacje, o których tu dzisiaj mówimy, wypłynęły, proszę Państwa, już po złożeniu przez nas tej uchwały. To tak naprawdę później okazało się, jaka to jest firma, jaki to jest biznes, jakie są problemy z tą firmą i jak ona robiła takie inwestycje w innym miejscu. Panie radny, ale wszystko jedno jaka firma. No nie ma śmieci. Szanowni Państwo, myślę, że warto chociaż sekundę na ten temat. Jest jeden plakat, proszę pokazać ten plakat. To nie od ludzi, to mieszkają ludzie do czołta. W 2002 roku mógł być inny plan zagospodarowania przestrzennego. Nie było bloków takich, nie było nowych segmentów. Teraz mamy 23 rok. Panie radny, jeden i drugi. Szanowni Państwo, może raz i raz schodniecie Państwo spod deszczu pod rynek. Bo warto przeczytać, co ci panowie zaserwowali. Tam pan radny Petryka mówi, że uzasadnienie nie ma żadnego znaczenia. Uzasadnienie do uchwały nie ma żadnego. Gdybym się pod czymś takim podpisał, to też bym mówił, że nie ma to żadnego znaczenia. Bo pan nie chce, nie chcecie w tym uzasadnieniu likwidacji tego punktu, tylko chcecie, żeby prowadził inny podmiot. Ale nie. Proszę przeczytać sobie uchwałę. Chcecie tę przetargu, żeby... Nie, proszę nie czytać uzasadnienia. Panie, spokojnie, zaraz będzie pan mógł tłumaczyć, bo myślę, że warto, żeby pan się wytłumaczył. Oni się pan nie wytłumaczył. Może trzeba odczytać pan. Ale przecież ludzie przeczytają tą uchwałę w internecie, bo jest zamieszczona. Waszym celem jest zrobienie przetargu, żeby weszło tak na nie. To rzeka obywatelski. Się spodziewać. Jaki powód się zgłosił panie Petryka? Z branży śmieciowej czy nie śmieciowej? Z branży śmieciowej. Powód się nazywa Apelsusz. I wy chcecie zrobić przetarg, żeby on tam wygrał, tak? Żeby były samochody. Nie, proszę pana. To jest firma z branży śmieciowej. Chcecie zamienić jedną firmę na drugą. I teraz jak ludzie mają zagłosować za uchwałą z takim uzasadnieniem? Jak pani koledzy mają to poprzeć? Ale przepraszam, jaka firma jest teraz? Walczymy o to, żeby nie żyło... Jaka będzie to? Nie, jaka jest teraz? Tam stoi pan, który prosi bardzo... Dobrze, bo teraz śmieci... Teraz śmieci są przeładowywane z samochodu na samą... na ulicy. Proszę sobie stanąć na Dąbrowskiego przy cmentarzu w Zakopanem i zobaczyć. I na Olszankowej też. I na Olszankowej też, dokładnie. Więc po co nam pod oknami wysypisko śmieci? Przychodnie zrobić na rozbudowujący się dom. A ja bym nie mogłem przychodzić. Na planie to się nie da przychodni. Kończymy dyskusję w tym punkcie, przechodzimy do wydania opinii. Nie, Państwo nie chcą wysłuchać, o to co ja proszę. To już nie rancie. Przechodzimy. Proszę.
Króciutkie zdanie, ale dalej, bardzo proszę, krótkie zdanie. Proszę Państwa, na tym terenie może być tylko prowadzona gospodarka odpadami. Przetargu, jeżeli Pan rozpisze, może Pan określić, ograniczyć zakres. Jestem za tym, żeby ograniczyć, żeby tego typu inwestycja nie była. Ale teraz, proszę Państwa, bo Pan mówi, że ja chcę, żeby tam była inna firma i robiła to samo. Ja jestem przeciwko zdecydowanie, ja się w każdej chwili z tym podpiszę. Ale to każdy. Proszę Państwa, ale to. Proszę Państwa, ale jeszcze powiem, ale do gazet by udzieliło tej firmie, o tym wiedzi, że zaprasza i mogą być obok. Czyli. Dobrze, szanowni panowie. Jeszcze sekundę, proszę. Ja przepraszam radnych, ale naprawdę ta dyskusja w tej chwili już tylko prowadzi do obrażania się wzajemnego. Nie możemy do tego dopuścić. Bogdan, ja widzę, że jesteś, ale przepraszam, ale już zamykamy dyskusję w tym temacie. Może przechodzimy do wydania. Tak, oczywiście przeczytam projekt uchwały. Do wydania opinii przedmiotowego projektu uchwały. Za chwileczkę go przeczytam. Panie przewodniczący, chciałem tylko podziękowanie złożyć. Jedno. Podziękowanie. Proszę, chciałem podziękować tym Państwu po lewej stronie. Dowiedzieliśmy się od Was wiele. Wiemy już, że raczej pewnie Państwo nie zdobędziecie po tej stronie głosu, ale także dowiedzieliśmy się, że po drugiej stronie też są osoby, które możliwe, że niekoniecznie działały na naszą korzyść, czyli dalej będzie tam jakieś wysypisko, jakiekolwiek. Nie zmienia to faktu, że nieruchomości w tym rejonie straciły na wartości. I wydaje mi się, że droga odszkodowawcza dla tych Państwa, którzy tutaj stoją, będzie tylko najlepszą. Zdrowia życzę. Dziękuję bardzo. Panie Komisarzu, w tym punkcie przechodzimy do pytania dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 47/689/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Legionowo. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem propozycji uchwały, czy też wstrzymuje się, lub też jest przeciwny? Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 17 osób. 9 osób było przeciwnych, 8 było za, nikt się nie wstrzymał. Przepraszam, Panie Przewodniczący. To głosowanie jest nieważne. Dlaczego? Bo powiedział Pan tylko, kto jest za, a nie zapytał Pan, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Oczywiście powiedziałem. Nie. Można nie. Nieprawda! Nieprawda! Przepraszam, nie powiedział. Powiedziałem, oczywiście, proszę odsuwać. Nie powiedział. Jeżeli... Ja nie wiem, ale trzeba odsuwać. W takim razie, Panie Przewodniczący, kto z Państwa jest za nie... Opinii pozytywnej, kto się wstrzymał i kto jest przeciw. W razie to powiedziałem. Tak, w razie Państwo możecie sobie. Trzecie raz opcję, proszę bardzo. Nie możecie Państwo jeszcze raz zrobić tego głosowania. Bardzo proszę, w tym momencie zarządzam drugie głosowanie. Proszę słuchać uważnie, bo znowu nie dosłyszycie i mi wpieracie coś, czego nie zrobiłem. Proszę udzielić, Panie Przewodniczący, głosowania. Bardzo proszę, głosujemy nad przedmiotowym projektem uchwały. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za wydaniem opinii pozytywnej? Kto się wstrzymał? Nie, kto jest przeciw? To jest za. To jest za. To jest za. To jest za. Tak jak Pan zawsze. Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Głosowanie zamykam. Głosowanie wzięło udział 17 osób, 8 było za, nikt się nie wstrzymał, 9 było przeciw. Przedmiotowy projekt uchwały nie uzyskał akceptacji komisji. Dziękuję bardzo Państwu. Zamykam ten punkt i zarządzam 10 minut przerwy.